Jak się nazywa zjawisko, kiedy klacz kupuje ciągle nowe iPhony, ciągle kupuje nowe ciuchy, ciągle jeździ na drogie wczasy i kupuje drogie samochody? Konsumpcjonizm! Witam Cię serdecznie, kogo? No Ciebie, do Ciebie mówię. Tutaj Maciek Wieczorek, a to jest Biznes 2.0, czyli ten program, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. I w poprzednim odcinku tego programu poruszyłem temat kilkunastu zachowań finansowych, które są obrzydliwe. Niektóre są moralnie obrzydliwe, inne są excelowo matematycznie obrzydliwe, wszystkie były obrzydliwe i ten temat Wam się spodobał, a ja go nie wyczerpałem, ponieważ tych zachowań finansowych, które są straszne, wstrętne i bezsensowne, jest jeszcze drugie tyle. I dlatego też, choć kolejność jest zupełnie przypadkowa, więc to nie jest tak, że jak ktoś nie widział tamtego odcinka, to nie powinien oglądać tego, ale na pewno warto, jeżeli tamtego nie widziałeś, to po obejrzeniu tego warto do tamtego również wrócić, ponieważ to jest taka rozprawka trochę filozoficzna, ale trochę też, albo wręcz bardzo życiowa, ponieważ wiele z ohydnych zachowań finansowych ludzie robią codziennie, notorycznie, popełniając po prostu błędy. I oczywiście każdy ma prawo popełniać błędy, jesteśmy ludźmi, jesteśmy niedoskonali i zawsze coś uda nam się koncertowo zawalić, natomiast są takie rzeczy i takie błędy, których można by nie popełnić. No i już, i po prostu, po to jest taki odcinek, żeby Cię przestrzec przed tym. Jeżeli zauważysz u siebie któreś z tych zachowań ohydnych, przebrzydłych i wstrętnych, to zawsze pamiętaj, że możesz się zatrzymać. Możesz stwierdzić, dobra, zmieniam ścieżkę i już. Więc o tym dzisiaj będziemy mówić. Zanim jednak do tego przejdę, to pamiętaj, jeśli chcesz znać języki obce, to wpadaj do nas na instytutlingwistyki.pl, bo mamy już ich 9. Uczymy 9 języków, no więc dla każdego coś miłego, obojętnie czy chcesz pojechać na Saksy do Holandii, jakkolwiek to zdanie chyba nie ma sensu, czy bardziej po prostu chcesz być obywatelem świata i gadać po angielsku, zapraszam Cię tam. Pierwsze, nieoczywiste, ohydne zachowanie finansowe to jest pożyczanie ludziom pieniędzy. Kiedyś w ogóle była taka śmieszna sytuacja, ciągle zaczęli do mnie pisać ludzie na Facebooku, jak jeszcze miałem Facebooka swojego, prywatnego, no to pisali do mnie ludzie i chcieli pożyczać pieniądze. Ja się zastanawiałem, czemu akurat do mnie, w sensie obcy, bo żeby znajomi to wiadomo, że tam różnie to działa, ale pisali, pełno obcych ludzi do mnie pisało i dopiero potem odkryłem, że na liście najbogatszych Polaków jest niejaki Maciej Wieczorek, powiązany z farmacją. I ci ludzie po prostu brali mnie za niego, przeczytali Forbesa i stwierdzili, ten gość to ma tyle kasy, że on pożyczy. No więc jeżeli ja, nie będąc tamtym gościem, dostawałem tyle propozycji, to ile on musi dostawać, to dopiero jest. Ja odpisywałem zgodnie ze swoim sumieniem, już pomijając, że na początku to jeszcze wyjaśniałem, że to Macieja Wieczorka pomyliliście, a potem już nawet nie wyjaśniałem, bo to nawet było zabawne. Jak mi gratulowali jakieś odznaki od prezydenta Komorowskiego, ja mówię, dziękuję bardzo, fantastycznie. Nie wiedziałem, o co chodzi, no ale spoko, no gratulują, to trzeba podziękować. Nieważne. W każdym razie pisałem zgodnie ze swoim sumieniem, że uważam to za nieetyczne. Nie takie, że czy mam, czy nie mam i tak dalej. Po prostu nie mogę panu, pani pożyczyć, bo to jest niemoralne po prostu, to jest wyrządzanie krzywdy, a ja nie będę obcym ludziom wyrządzać krzywdy, bo to tak samo jak nie chodzę z maczetą po mieście i nie ciacham przypadkowych ludzi, no bo nie uważam to za normalne, tak samo w inny sposób nie chcę wyrządzać ludziom krzywdy. Czasem wyrządzamy krzywdę światu w tak subtelny sposób, że nawet nie widzimy, tak? No jesz hamburgera, no to nie wiesz, jeśli się tym nie interesujesz, to nie wiesz, w jaki sposób jest on produkowany. Nie chodzi tylko o twoje zdrowie, tylko o tortury, o obozy koncentracyjne, które istnieją dalej, nie tylko dla ludzi, ale przede wszystkim i najczęściej dla zwierząt. No i tyle, więc często to jest tak, że takie pośrednie wszystko, że nie wiemy na pierwszy rzut oka, natomiast no właśnie z pieniędzmi jest podobnie, z pożyczaniem pieniędzy. Pożyczanie ludziom pieniędzy to jest wyrządzanie im krzywdy. Dlaczego? Pomijając bardzo rzadkie, nietypowe, hardkorowe przypadki, tak? Czyli przychodzi do ciebie twój przyjaciel i mówi, słuchaj, ta słynna chora córka, ale dajmy na to, że naprawdę, tak? Czyli on ma chore dziecko, jakaś gruba akcja, tak? Poważna operacja, setki tysięcy potrzebne, on nie ma, bo tyle nie zarabia i chce pożyczyć, no i tyle.
tak naprawdę wydaje mi się, że wtedy ja wolał już bym dać niż pożyczać, bo ja nawet w takich sytuacjach nie pożyczam. Wtedy jak ktoś naprawdę widzę, że ktoś ma problem, to już wolę dać. I mówię, nie, nie oddawaj mi. Jak kiedyś będziesz chcieć oddać, to przelej na taką i taką fundację, ale nie mi. Bo ja pożyczając tak jakby komuś pieniądze, żegnam się z nimi, bo to do niczego nie prowadzi. Już w Biblii napisano, a kiedy to pisali? Dawno temu. Więc już wtedy napisali, że wierzyciel, że dłużnik jest niewolnikiem swojego wierzyciela. Widzisz, 2000 lat temu skumali to jako oczywistość, a dzisiaj ludzie tego dalej nie wiedzą. Więc pożyczanie pieniędzy co do zasady jest złe. I jeżeli przynajmniej ktoś pożycza od banku, to jest to relacja taka mocno oficjalna. Tak? Jest bank, na początku miła pani w tym banku, no a potem jak przestałbyś płacić, bo byś nie miał pieniędzy, bo by ci zrobili inflację 16%, gaz by podźwignęli, prąd i tak dalej, jeszcze by cię z pracy, nie daj Boże, wywalili, to byś przestał płacić, no i nagle się okazuje, że ten miły, kochany bank nagle zaczyna być podły. I zaczynają dzwonić windykatorzy, straszyć cię, co oni ci tam zrobią, wezmą wszystko, w ogóle męża, żony cię nawet zabiorą, dzieci i psa. I ty wtedy myślisz, Boże, tylko nie psa, chociaż psa zostawcie. W każdym razie, no i tak jest. Natomiast przynajmniej to są takie chłodne reguły gry. Tak, daje się zrobić we frajera, tak, bo na przykład zrobili ci kredyt konsumpcyjny, ty to podpisałeś, no i trudno. Natomiast, gdy to jest czynnik ludzki, bo tak to jesteś ty kontra bank. Bank niby to są ludzie, no ale tak nie do końca. To jednak wiemy, że to są roboty. Ale jak jesteś ty kontra twój przyjaciel, i zaczyna się sytuacja, że ty jesteś niewypłacalny, nie możesz mu zapłacić. No to co? To oczywiście jak stare przysłowie mówi, że jeżeli chcesz stracić przyjaciela, no to pożycz mu pieniądze. I faktycznie albo od niego pieniądze, no obojętnie w którą stronę. W każdym razie tak to działa. Jeżeli pożyczyłeś kiedyś komuś pieniądze, to wiesz, że prawie zawsze kończy się to bardzo źle. Czyli ten człowiek albo przestaje się odzywać, bo ludzie są bardzo zestresowani, tak? Dla nich sytuacja, jak ktoś nie jest skrajnym takim gnojkiem, nie? Ale takim normalnym człowiekiem jest, to dla niego sytuacja, że on zaczyna być niewypłacalny, a jeszcze jak do tego jest mężczyzną, czyli ma te męskie takie ego, tak? I te społeczne takie oczekiwania, że on powinien być tak zwanym breadwinner, czyli powinien zadbać o swoją rodzinę, powinien przynosić chleb. Wszystko powinno zawsze działać i nagle nie ma tego. To podkopuje jego pewność siebie totalnie. Wiem, bo byłem tam, no miałem milion długów, no to wiem, co to jest za uczucie. I trochę się nie dziwię. Nie, żebym usprawiedliwiał, bo to nie powinno się tak robić. Ale trochę rozumiem, dlaczego ci ludzie się zapadają pod ziemię. Ty myślisz sobie, co za gnój? Pożyczyłem mu 50 tysięcy i on nawet się nie odzywa. Nawet nie napisze, że nie ma teraz pieniędzy, że ma ciężką sytuację, a to cham podły, on nie chce oddać. Może tak jest, a może nie może i nawet nie może sobie poradzić z tym, że nie może oddać. I dlatego zapada się pod ziemię. Tak jak mówię, nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać i broń Boże jeszcze, żeby oni nie oddawali, bo powinniśmy oddawać wszystkie swoje długi. Nawet te wobec banku, wobec tych robotów, nawet wobec skarbówki, no trudno. Ale, no jednak, jeżeli tworzymy patologiczną sytuację, a pożyczanie pieniędzy to jest patologiczna sytuacja, to się nie dziwmy, że efekt jest na koniec patologiczny. Obojętnie, czy ty pożyczasz od kogoś, czy ktoś pożycza od ciebie. Znowu, pewnie są jakieś przypadki, wyjątki, tak, że ktoś zachoruje, no nie ma takich pieniędzy, a potrzebuje, albo czasem tak w biznesie jest. Ja na przykład ze swoim wspólnikiem tak mamy, że każdy tam, wiadomo, ma swoje finanse i tak dalej. No i na przykład Kacper ma deala. Zadzwonił do niego kolega, mówi, jest szybki temat, coś tam można, nie wiem, kupić, sprowadzić, zaimportować jakiś samochód ze Stanów i Kacper mówi, no tylko droga akcja, bo to trzeba dwa samochody. Na przykład hurtem brakuje mi kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy. No i, ale to jest taka rzecz, że wiesz, nawet jakby mi nie chciał oddać, to se sam wydrę z firmy potem, wiesz, mam karty i dostępy, więc jak tylko będzie jakiś wpływ na konto, to se wezmę, nie? Więc trochę to jest inaczej w przedsiębiorczości, jak właśnie są wspólnicy, jest taka akcja, że no sprawdzona akcja, tak? Wielokrotnie i widać, że to jest na tydzień, tak? Tu wiemy, że mamy jakąś kampanię zaplanowaną, wiemy, kiedy coś wejdzie i tak dalej. I naprawdę to jest taka akcja, że trzeba działać dziś i już, spoko. Natomiast gdyby to było tak, że słuchaj, no pożycz 100 tysięcy, bo jest super biznes w Meksyku, ten plantacja bambusa, bo mi kolega mówi, że to jest genialne i tak dalej, no to już wiadomo, że może się to skończyć jedynie źle. Więc pomijając jakieś mega hardkorowe wyjątki, to co do zasady się pieniędzy ludziom nie pożycza, ponieważ to jest robienie im krzywdy. A dlaczego? Dlaczego to jest robienie im krzywdy? Wystarczy, że pogadasz z jakimś startupowcem.
Czyli startupowiec, taka definicja trochę stereotypowa. To jest ten człowiek, który chodzi po rundach finansowania, pokazuje im świetnego PowerPointa, czy Keynote'a tak naprawdę. No i mówi, że tu, i on mówi, że za 5 lat jego firma będzie miała koszty 114 612 dolarów miesięcznie, a przychody 174 512 dolarów. I on to wie. Normalnie wróżka Brunhilda. Skąd on to wie, to ja nie wiem. Ja nie wiem, jakie ja będę mieć za miesiąc obroty, mimo że od 20 lat robię biznes. I dalej tego nie wiem, co za miesiąc będzie. A on wie, co będzie za 5 lat. No i dobra. I dostaje rundę finansowania. Bo na przykład pomysł ma fajny. Tak? Wiele startupów to są genialne pomysły. Takie, na które jak ja bym 10 lat myślał, to bym nie wymyślił. Więc to są świetne często pomysły. No i dostaje na przykład $1 000 000 w rundzie finansowania. Masz milion, działaj, chłopaku. No i spoko. I wiesz co? Potężnie ryzykowna rzecz. Bo z jednej strony ja rozumiem, że są rzeczy, których bez kasy nie zrobisz. No, jakbyś chciał wysyłać rakiety w kosmos, no to wiadomo, że z budżetem normalnego człowieka, który robi biznes po godzinach na przykład, no to nie ma takiej opcji, tak? Natomiast bardzo wiele firm powstałoby, czy rozwinęłoby się dużo lepiej, gdyby zaczynały bez kasy. Ja się cieszę, że zaczynałem bez kasy. Mało tego, zaczynałem bez kasy, a potem kontynuowałem jeszcze bardziej bez kasy, bo już w długach. I trochę się cieszę. Znaczy, może ten etap w długach, to jakby go nie było, to by było trochę szybciej do pozytywnych efektów. Natomiast cieszę się, że zaczynałem bez kasy. Dlaczego? Dlatego, że trzeba było kombinować. Tak? Czyli chciałem zrobić szkolenie, trzeba było wynająć salę. Ta sala kosztowała. No to co teraz? Nie mam pieniędzy. Jak otworzyłem firmę, pracowałem w ochronie. 240 godzin z miesiąca mi wypadało na tę pracę, a do tego jeszcze studiowałem, a w tej pracy zarabiałem 1200. No to wiesz, to za to nie mogłem swojej firmy rozwinąć, bo to na ZUS wystarczało ledwo. No i tyle. Więc trzeba było kombinować. No to się kombinowało, tak? Może jakaś przedsprzedaż, tak? Ale żeby zrobić przedsprzedaż, muszę mieć stronę, muszę zrobić marketing i tak dalej. Było kombinowanie nieraz dniami, nocami się myślało, żeby wymyślić. Ponieważ jest taka teoria, teoria Macieja Wieczorka, że jeżeli nad czymś myślisz, to w końcu wymyślisz. Tak, czyli obojętnie jaki będzie problem. Pandemia, wojna, kto wie, głody, blackouty, no cokolwiek tam ci wymyślą i czym cię straszyć będą, a będą, to jak będziesz myśleć nad rozwiązaniem, to je znajdziesz. No hello. Tak to działa przecież. Więc my często się boimy, bo nie rozumiemy tego faktu, tak, że no przecież nie da się myśleć i nie wymyślić. Czasem, jasne, myślisz przez 2 godziny i wymyślisz tylko coś głupiego. No i tak też było w moim przypadku, jak myślałem, jak zarobić pieniądze i tak dalej. No niektóre pomysły były totalnie bezsensowne. No ale przez to konsekwentne myślenie się znajduje rozwiązanie. A jeżeli nie myślisz, no bo myślisz sobie, że no dobra, u nas to, czy zakładasz, że w naszej branży to działa tak, że kasę dadzą. Albo że ktoś pożyczy, kolega mi pożyczy na otworzenie firmy. Czyli nie trzeba tego sobie wypracować, znaleźć najpierw klientów, spróbować im sprzedać i dopiero zobaczyć, czy ktoś to chce kupić. To ty od razu bierz pieniądze, ładujesz marketing, na którym się nie znasz. Pytam cię, czy masz 5-7 lat doświadczenia w marketingu, żeby wiedzieć, że jak ty dzisiaj dostaniesz 50 tysięcy, to dobrze zrobisz kampanię? Przecież to nie jest tak, że bierzesz kasę, wrzucasz w kampanię i zarabiasz miliony. No, fajnie by było, ale to są bardzo skomplikowane rzeczy. To trzeba mieć doświadczenie, wiedzę, kompetencje i tak dalej. W związku z czym pieniędzmi można zwiększać, tak? I tak po prostu intensyfikować to, gdy już zarabiasz. Gdy już masz sukces, już rozumiesz zasady gry i twojej branży. I wtedy dokładasz do pieca pieniążki, no bo już wiesz, jak to działa, jak to zwiększyć. Natomiast, jeżeli ty nie wygrywasz w tej grze, jeszcze. Nie zarabiasz, nie masz klientów, nie umiesz sprzedać. No to pieniądze ci tu nie pomogą. Więc pożyczysz je i nie oddasz. Przecież 90% biznesów pada w ciągu paru pierwszych lat. Czyli masz 90% szans, że pieniądze pożyczone przepadną. A nie mówiąc już o tym, że ludzie, którzy pożyczają od ciebie pieniądze, rzadko kiedy by chcieli na biznes. Jak wskazałem, nawet na biznes nie ma sensu, ale oni bardzo często chcą na jeszcze inne rzeczy. Na przykład, to jest największy absurd. Jestem w tarapatach, potrzebuję pożyczyć pieniądze. W tym zdaniu jest absurd ukryty. A wielu ludzi tak myśli, ale to jest absurdalne myślenie. Jestem w tarapatach, potrzebuję pożyczyć pieniądze. Nie, to jest nielogiczne. To jest tak, stoję nad przepaścią, czy ktoś mógłby mnie popchnąć? Nie! Trzeba się odsunąć od przepaści, uciec stamtąd. A tarapaty, zwłaszcza te finansowe, wiążą się z tym między innymi. I najczęściej,
że pożyczamy pieniądze. Wyobraź sobie nawet taką sytuację, że zarabiasz średnio, tak, no nie masz tam wypłaty marzeń, albo twój biznes idzie tak, no tak idzie, no na koszty wystarcza, coś tam nawet zostanie na bułkę, szału nie ma, ale nie masz ani złotówki długu. Rozumiesz to? Żadnej karty kredytowej, żadnego, nawet hipoteki, która jest taka najbardziej jakby zrozumiała, ale nawet hipoteki nie masz. Wyobraź sobie, ani złotówki nikomu nie wisisz. To nawet w tej sytuacji, kiedy dochody jeszcze nie są jakieś tam szałowe, to widzisz, że to jest życie dużo prostsze. Dużo trudniej wtedy wpaść w tarapaty. Jasne, dalej się da. Bo znowu ktoś zachoruje, trzeba będzie nagle mieć pieniądze, których nie masz. No i wiadomo, wtedy może byś się zadłużył. No ale dobra, bazowa sytuacja jest znacznie, znacznie lepsza. Tak czy inaczej. W związku z czym, no to jak się ma tarapaty finansowe, to tym bardziej się nie pożycza pieniędzy. Z długów nie wychodzi się zwiększaniem długów. To jest bez sensu. To jest nielogiczne. I dlatego też uważam, że wiedząc to, mając własne doświadczenie, że za każdym razem, jak ja od kogoś pożyczałem pieniądze, a robiłem to wiele razy, to albo źle żyłem potem z tymi ludźmi, bo jak przestałem być wypłacalny, no to niektórzy z nich mi grozili śmiercią, inni po prostu nienawidzili mnie, przestali się odzywać nawet. Był jeden taki, który powiedział, pozdrawiam zresztą, że on zrozumiał, że dla mnie już nie ma nadziei i on mi odpuszcza i tyle. I to był taki gość, a ja mu, wiesz co, z tej perspektywy czasu, ja zwlekałem 3 lata, żeby mu oddać 2,5 tysiąca złotych, bo tyle mu byłem winny za jakąś tam pracę, którą wykonywał dla naszej firmy językowej i nawet tyle nie miałem. 2 lata. Nie mogłem mu oddać, bo jeszcze były inne długi, tu mi ktoś bardziej groził, ten mi odpuścił, to wiadomo, że idzie na koniec listy. No tak to działa, no. Brutalne życie dłużnika. Dlatego temu akurat, tak jak wszystkim potem zacząłem oddawać konsekwentnie, to jemu oddałem z nawiązką. Przyjechałem po latach, znalazłem kontakt przez znajomych, bo już nie mieliśmy. Zajechałem do niego, pozdrawiam, Dawor, cię serdecznie. I powiedziałem, przepraszam za wszystko, masz 5 i tyle. Więc oddałem mu 2-krotność, żeby chociaż osłodzić tę żenadę, w którą wprowadziłem naszą znajomość. Która się oczywiście przez to wszystko zresztą zakończyła. No i tak. Tak to po prostu działa. Dlatego też byłem tam, pożyczałem od banków, od ludzi i zawsze to prowadziło do złych rzeczy. Zawsze to prowadziło do tej relacji niewolnik-pan. I w dodatku zawsze mnie zmniejszało moją samodzielność. Tak? Bo skoro ktoś mi pożyczy albo na klik w banku, albo od kogoś, no to jest łatwe rozwiązanie. Tak? To jest tak, jak ktoś by miał zły nastrój i by powiedział, no to amfetaminka albo alkohol. No, spoko, ale przez to no nawet jak masz IQ 14, to wiesz, że to nie jest rozwiązanie, no nie, że to co ci to da? Nastroje będą się pojawiać konsekwentnie, co jakiś czas będą powracać złe nastroje, bo to jest życie. Czyli automatycznie to by oznaczało, że za każdym razem trzeba będzie szukać tych łatwych rozwiązań bez sensu. To trzeba popracować nad jakimś bardziej długotrwałym i tak samo z finansami. Dlatego też uważam naprawdę, teraz będąc z drugiej strony, że mógłby do mnie dziś ktoś przyjść i powiedzieć pożycz 5 tysięcy, nie pożyczę. Nie pożyczę, mimo że mi pożyczano. Ktoś mógłby nawet taki argument. Maćku, to ty tak robisz? To ty, jak miałeś ciężkie czasy, to ci pożyczali. Rodzina ci pożyczała, bliscy, znajomi, koledzy ci pożyczali. A ty teraz nikomu nie chcesz pożyczyć? Dokładnie tak, bo właśnie ja to przeżyłem, jak mi pożyczali, że wiem, że sam sobie robiłem krzywdę w ten sposób. A oni to wspierali w dobrej wierze oczywiście, ale jednak. Więc dlatego ja dzisiaj nie będę pożyczać ludziom pieniędzy, ponieważ to jest po prostu złe, niemoralne, obrzydliwe, to jest robienie im krzywdy, bo to jest takie coś, że on przychodzi do mnie po kasę, a ja zamiast mu powiedzieć, słuchaj stary, mam tu dla ciebie na przykład książki, jak się robi pieniądze, ekspertia.com.pl, albo darmowe materiały, jak nie masz pieniędzy, spoko, masz 100 ponad filmów na tym kanale, edukuj się, szukaj, gdzie są pieniądze, gdzie ich nie ma, tak? Bo są zawody albo miejsca biznesowe, gdzie nie ma pieniędzy, choćbyś z całym sercem tam działał, to nie zarobisz, a są takie, gdzie te pieniądze są, więc trzeba się na tym trochę poznać, nauczyć, znajdź rozwiązanie, zajmie to trochę czasu, bądź cierpliwy, 2-3 lata sobie daj i w końcu zaczniesz konsekwentnie wychodzić z długów i mieć lepsze życie. I zamiast to zrobić, to ja powiem, dobra, masz kasę, załataj se te dziury. Czy to jest moralne z mojej strony, wiedząc to, co ja wiem, że to tylko mu zrobi krzywdę? Nie jest to moralne. Więc pożyczanie ludziom pieniędzy jest niemoralne. Jeżeli ktoś do ciebie przyjdzie, chce pożyczyć pieniądze, powiedz mu dokładnie to samo. Może nawet mu pokazać fragment tego odcinka. Dlaczego tak uważasz? Dlaczego ja tak uważam? Ja, wiesz, jak nie chcę, żeby było, że ty jesteś taki cham, że nie pożyczysz, zwal na mnie. Zwal na mnie i to będzie wszystko przeze mnie. I dobrze, jeżeli przeze mnie ludzie przestaną sobie w ogóle żyć takim konceptem, że można pożyczać pieniądze, poza jakimiś ekstremalnymi sytuacjami, jak wspomniałem wcześniej,
to ja się tylko cieszę. Niech to na mnie zwalą, niech wysyłają mi maile. Maćku, przez ciebie nie pożyczamy pieniędzy. Kurczę, 1000 takich maili dziennie bym chciał dostać. Fantastyczne by to było. Więc pożyczanie ludziom kasy, niemoralne, nieetyczne, obrzydliwe, podłe. Jedziemy dalej. Druga rzecz jest taka bardziej może oczywista. Szukanie bogatego męża, żony, partnera, partnerki. Dlaczego to jest obrzydliwe? Oczywiście my wiemy, jako społeczeństwo, to jest fajne, że społeczeństwo tego nie akceptuje. Była ostatnio jakaś tam akcja, słyszałem, że jakaś chyba youtuberka, tak, się wygadała, że w sumie to ona tylko szuka bogatych facetów i tak dalej. Ja tutaj nie będę moralnych ocen szerzyć, ponieważ przynajmniej nie w tym temacie. W pożyczaniu kasy to się czuję bardziej kompetentny. Natomiast w tym temacie, że ktoś się szuka tam bogatego męża, żony, to ja tutaj... Jest to tak dalekie od mojego światopoglądu, że nie chcę nawet moralnych ocen szerzyć, no bo kimże ja jestem? To ja będę się oceniać w tych tematach, które mnie dotyczą, a to mnie nigdy nie dotyczyło. Także moralnie zostawiam to. Podchodzę do tego natomiast pragmatycznie, bo to już ocenić mogę. Pragmatycznie, tak? Czyli szukasz sobie bogatego chłopa albo bogatej kobity. No i co? No i pytanie. Jaka jest szansa? Bo żeby ludzie byli szczęśliwi i żeby byli szczęśliwi przez lata, to jest trudna rzecz. Tak, to nie jest tak, że no, znaleźliśmy się, zakochaliśmy się, wow, super, yupi. Nie, to jest praca konsekwentna, ciężka nieraz. No to jak z biznesem, tak? Cały czas pod górę. Ale cały czas czujesz, że osiągasz coraz więcej. Co? Warto. No i teraz tak. Jeżeli ty dajesz sobie tylko jedno takie kryterium, które w sumie niczego nie mówi, no bo to, że ktoś ma dużo kasy, w zasadzie, no to co? O czym to świadczy? Może świadczyć o tym, że umie zarabiać pieniądze. Może, ale wcale nie musi. Może dostał od cioci, od taty. No nie wiadomo. Nie wiadomo. A może nawet nie umie zarabiać pieniędzy, ale akurat miał farta. Rozumiesz to? Akurat przyszedł do niego kolega i powiedział, chodź, otworzymy fabrykę rękawiczek. No on mówi, ja nie wiem, ja się nie znam, no ale dobra, no to otworzę z tobą. A tydzień później powiedzieli, że pandemia jest. I teraz on jest zylionerem. Albo na Bitcoinie się dorobił, też nie znając się tak naprawdę w ogóle na biznesie, tylko akurat tak wyszło. No są takie przypadki. Więc to ci nawet nie mówi tego, że ktoś umie zarabiać pieniądze. Mało tego. Skąd ty w ogóle wiesz, że ktoś ma pieniądze? To jest pytanie, które zadałem zresztą nam wszystkim w ostatnim odcinku. To, że on jeździ nowym Mercedesem, to przecież nic nie znaczy. Poszedł może w najmie terminowym, każdy go dupiec może dziś jeździć nowym Mercedesem. No tak jest, no. Tak naprawdę ktoś, kto obok parkuje Skodą Octavia, to może mieć na koncie 10 razy więcej hajsu niż on. Ja znam dużo takich przypadków. Więc mówiłem o tym ostatnio, tak, że im bardziej ktoś ma wewnętrzną pustkę, tym bardziej chce sobie kupić pewność siebie, tak żeby dorobić sobie wartości. Więc tak naprawdę, nawet jeżeli ten twój wymarzony Armando albo Brunhilda podjeżdża wspaniałym samochodem, jest świetnie ubrany w markowe ciuchy, no to dalej my nie wiemy, że on ma dużo pieniędzy. Może ma dużo długów. Przecież ja, jak miałem dużo długów, byłem na milion zadłużony, to też miałem koszulkę z Armaniego. I też miałem Mercedesa, nawet salonowego. To był ostatni raz wtedy, kiedy miałem nowy samochód. No i co? Więc nawet tego nie wiesz, że on ma dużo pieniędzy, bo nie wiadomo, po czym to ocenić. To trzeba by mieć login do jego konta. A nawet to byłoby niejasne, niejednoznaczne. Więc bardzo to jest marne kryterium, tak? Że takie niepragmatyczne, że nawet nie wiesz. Poza tym, to, że ktoś ma dużo pieniędzy, nie znaczy, że jest uczciwy, że jest fajny, że nie będzie cię naparzać po gębie, że nie będzie zdradzać i tak dalej. No to wszystko są rzeczy, że jest szczęśliwym człowiekiem, tak? Bo to przecież bycie z nieszczęśliwym człowiekiem czasem jest konieczne, tak? Bo są różne sytuacje w życiu, ktoś popadł w depresję i ma ciężki czas, jasne, natomiast tak ogólnie jako wzór na całe życie, no to raczej to też jest wzór na nieszczęście, nie? I teraz, a to czy ktoś ma pieniądze duże czy małe, to w ogóle jest na innej skali niż to, czy jest szczęśliwym człowiekiem czy nie, bo te rzeczy siebie nie dotyczą, to są osobne dwa tematy i warto mieć i pieniądze i szczęście, natomiast to trzeba się zająć jednym i drugim zupełnie osobno, bo to są, tak jak mówię, niepowiązane rzeczy. Więc takie kryterium pod tytułem, że ktoś tam wydaje się mieć pieniądze, no to no dobra, no i wtedy ty sobie kupisz też droższe rzeczy, jeśli faktycznie on się okaże, że te pieniądze ma, kupisz te droższe rzeczy i będziesz ładować bądź ładowała dalej w tę pustkę, tak? No bo czemu ty masz takie parcie na te rzeczy? Na te koszulki drogie, nie wiem, jakieś tam sprzęty nowe i tak dalej. Dlaczego? No bo pustka jest do wypełnienia, tak? Czyli tak naprawdę podążasz za tą pustką,
szukając osoby, która liczysz, że tymi pieniędzmi ci ją wypełni na miliony przypadków, plus tysiące badań psychologicznych dowodzą, że nie wypełni, że to nie pomoże, że pustka będzie tam dalej. Mało tego, ona będzie narastać, ponieważ im bardziej się kupuje takie rzeczy, tym bardziej widać, że to jest puste w tym kontekście wypełniania ciebie, tak? Że to nie może cię wypełnić. Że jasne, no, fajny samochód, może szybko jeździć i tak dalej, no ale to cię nie wypełnia. Jak masz te rzeczy, to tym bardziej to uderza w ciebie. Tak, że ty faktycznie, no mam to i nie pomogło. I jeszcze bardziej człowiek jest pusty. Więc wymyślając takie kryterium na miłość twojego życia, to jest jedno z najsłabszych, jakie może być. To tak jakby wymyślić kryterium, że szukasz kogoś z wykrzywionym lewym łokciem. No, spoko, ale pytanie, jaką to ci daje gwarancję szczęśliwego życia? A co gdyby twoim awatarem bądź awatarką była osoba przede wszystkim uczciwa? Nawet jeśli ta uczciwa osoba okaże się, że pracuje na kasie w Żabce, no i w związku z tym niestety nie spełnicie swoich nie wiadomo jakich tam wygórowanych finansowych marzeń, no i co? Ale uczciwość, co jest ważniejsze? Bogaty, bogata partnerka, partner, która na każdym wyjeździe służbowym się puszcza za przeproszeniem? Czy taki żabkens, który po prostu uczciwie podchodzi do drugiego człowieka, bo uważa, że miłość to również jest zobowiązanie, no i jest to dla niego turbo oczywiste? Co lepsze? Co byś wybrał? Oczywiście to nie jest takie zero-jedynkowe, bo nie jeden żabkens to też jest niezły cwaniak, a nie jedna osoba z koszulką Armaniego jest mega wierna i znam wszelkie przypadki, ty to pewnie też. Natomiast o to chodzi, żeby wybrać sobie te najważniejsze kryteria, tak? Tak jak w biznesie. Wstajesz rano, masz listę zadań, to wybierasz trzy, jak to pisze jakiś mędrzec w 48-godzinnej dobie, że wstajesz rano, robisz trzy najważniejsze zadania najpierw. One są zazwyczaj najtrudniejsze i wtedy dzień się dobrze układa, biznes się kręci. Bo na te najmniej ważne potem często nie wystarcza czasu. I spokój, dlatego od tych najważniejszych się zaczyna. I to samo jest w związkach, tak? Ten twój awatar. Co jest dla ciebie najważniejsze pod kątem długofalowym? Za 5 lat, 10, 50. Najważniejsze trzy cechy. Co to jest? A cała reszta, jeśli do tego będzie hajs po drugiej stronie, spoko. Jakiś prestiż, dobra, niech będzie, ale niech to będzie dalej na liście, bo inaczej to jest wzór na pustkę życiową. To nie chodzi o to, że tam społeczeństwo ci oceni, że poleciała na kasę, tam chrzani społeczeństwo. Chodzi o ciebie, tak? O pustkę życiową. Co potem? Narkotyki, alkohol, żeby to próbować zapełnić. No może terapia, no ale to można już się zacząć terapeutyzować teraz, tak? Już teraz nad tą pustką popracować, zamiast robić takie rzeczy. A w dodatku jeszcze efekt pragmatyczny. Czy ty wiesz, że współwłasność majątkowa liczy się od momentu ślubu, a nie wstecz? Także to, że on dziś ma 100 milionów, to jak jutro weźmiecie ślub, to nie oznacza, że ty masz 50. No, to tak dla tych wszystkich, którzy jednak będą się upierać. Dobra, idziemy dalej. Trzecia rzecz. Skamy, piramidy, podejrzane biznesy, nieetyczne, dziwne. To wszystko wynika. I teraz mówię do ciebie, nawet jeżeli ty zajmujesz się oszukiwaniem ludzi na Allegro, to ja i tak do ciebie mówię. Naprawdę. Bo uważam, że wszyscy mogą rozkminić lepsze życie. Nawet jeżeli dziś są w takiej czarnej D, że nawet mówię do tych ludzi, którzy ostatnio nam ukradli 10 tysięcy euro z samochodu. Do was też mówię, jeśli to oglądacie. Do was też. Że nieetyczne biznesy, czy formy zarabiania, dlaczego ktoś takie podejmuje? Z dwóch powodów. Pierwszy jest czysto psychologiczny. No wiesz, studiowałem psychologię, to się trochę pomądrzy. Pierwszy jest czysto psychologiczny, czyli jest takie zjawisko dziwne, że jeżeli ktoś dostał traumę, to ma podświadomą potrzebę oddać ją do społeczeństwa. Tak jakby uwolnić. Czyli wchodził komuś wujek do łazienki, tak, robił mu krzywdę jakąś straszną. Albo w drugą stronę. Byli totalnie olewczy rodzice, dziecko się samo praktycznie wychowywało, rodzice mieli je gdzieś chlalić, pali, dziecko po tydzień samo w domu. No jakieś hardkorowe akcje, które niestety jakby tak popytać i ludzie by tak uczciwie między sobą pogadali, to by się okazało, że więcej ludzi coś takiego miało niż nie miało. Różne sytuacje. Ktoś był bity, ktoś molestowany, żeby nie powiedzieć gwałcony, bo teraz tak grzecznie się mówi, ale wiemy o co chodzi, no straszne rzeczy. Dalej, nawet jak złagodzisz słowo,
ktoś tam nie był kochany po prostu, no to są te wszystkie rzeczy, które możemy postrzegać jako traumatyczne, albo ktoś w nastoletnim życiu miał jakąś traumę, bo coś mu się przydarzyło. Różne rzeczy się dzieją na świecie, no tak to jest, że życie nas wystawia na próby, niektóre są tak ciężkie, że się wydaje na początku przynajmniej, że my to przez to nie przejdziemy. Potem się okazuje, że jak tak zaczynamy nad tym pracować, to ten ciężar da się jednak drogą jakiegoś wewnętrznego Herkulesa powoli z siebie zrzucać. No i tak to działa, natomiast niektórzy go zrzucają w ten sposób, że oddają traumę społeczeństwu, tak? Czyli dobra, rodzice mnie nie wychowywali, byłem ziomeczkiem ulicy, no to teraz wiadomo, że kradnę ludziom hajsy, że kogoś klepię po mordzie, mnie klepali, no to tak, to ja teraz będę klepać. Działa to podświadomie, to nie jest tak, że on staje przed lustrem i mówi, będę teraz klepać ludzi po gębach. No nie, bo to wiadomo, to tak nie działa. Po prostu on ma w sobie jakieś emocje, nie wie, co z nimi zrobić, nie uczono go w szkole takich rzeczy, co się, bo szkoła się nie uczy niczego prawie co praktyczne, no nie, więc radzenie sobie z emocjami, a po co to komu? No to nie umie. Do tego jest w społeczeństwie, gdzie mężczyznom nie wolno płakać, prosić o pomoc, bo to wtedy słabi są tacy i tak dalej, więc on jako panie, on jest siłacz, on nie będzie prosić o pomoc, no więc nie ma tej pomocy, nie dostał jej, więc sytuacja się pogarsza, no i oddaje traumę społeczeństwu. Nie żebym to usprawiedliwiał i chciał jakiś utopijny model tworzyć, gdzie wypuśćmy wszystkich z więzienia i w ogóle radosne kumbaya i przytulajmy ich tam, nic z tych rzeczy, do pierdla ich wsadzić, niech siedzą. I jest szansa, chociaż nie żebym nie wierzył w polską resocjalizację, no ale może, co któryś tam siedząc jakoś coś tam skuma. Nie wiem, ale to co wiem, że tak to po prostu działa. Jest ten element psychologiczny, że jak ktoś dostał traumę, to ma potrzebę oddania jej. Jeżeli nie znajdzie na to kreatywnego sposobu, produktywnego, to znajdzie nieproduktywny, czyli ludziom zacznie robić krzywdę. Jeżeli ty jesteś w takiej pozycji, i widzisz to u siebie, że faktycznie jesteś dla ludzi wredny, albo wręcz robisz chamskie biznesy, które są złe, albo nie są nawet biznesami, po prostu są zwykłą kradzieżą, oszustwem, to patrz, to masz rozwiązanie, tak? Dlaczego tak jest? Dlatego, że pewnie dostałeś jakąś traumę i teraz, zamiast ją oddawać w taki sposób, można poszukać innego rozwiązania. Więc to jest jedna rzecz, żeby zrozumieć w ogóle dlaczego. I teraz druga rzecz, taka może bardzo już przyziemna, że takie osoby nie mają mentalności obfitości. Rozumiesz to? Czyli chodzi o to, że on kradnie, oszukuje albo robi jakieś dziwne piramidy finansowe, podejrzane, ponieważ on nie wierzy, że da się inaczej zrobić kasę. I tu przechodzę od biznesów, które są ewidentnie nieetyczne, czyli takie, no wiadomo, oszustwo na OLX-ach, tak, ludzie ci przelewają pieniądze, albo dajcie mi pieniądze za szkolenie, a potem tego szkolenia nie ma i gościa też nie ma. Albo robimy inwestycje w hotele na Madagaskarze, płacicie tu i gość znika. Więc to jest takie ewidentnie oszustwo, ale są też takie, które są oszustwami, ale nawet ktoś, kto je robi, sam siebie zdołał przekonać, że tak nie jest. Na przykład są niektóre kryptowaluty, w zasadzie większość z nich, gdzie kupuje się jakieś pakiety tych kryptowalut i tak. W ogóle słowo pakiet powinno dać tobie do myślenia, że ty robisz oszustwo. Tak? Jeżeli, ja nie mówię o pakiecie, że nie wiem, ty masz tam sklep ze śrubkami i robisz pakiet śrubek, tylko mówię, wiesz, o takich biznesach, gdzie mówisz komuś, mamy tu pakiet za 500 zł za wejście, drugi za 2000 i trzeci za 5000. I ktoś pyta, ale co w tych pakietach jest? A ty zaczynasz wtedy kluczyć. Znaczy, ty myślisz, że nie kluczysz, bo ciebie tam wyszkolili, tak? Więc ty mówisz, no, jest usługa marketingowa, jest wsparcie sprzedażowe, jest dostęp do wirtualnych szkoleń, czyli ciema na resorach, bzdury, panie. Bzdury. Chodzi o to, że z tych 5000 ty masz prowizję większą, więc ty mu wciskasz ten złoty pakiet. I teraz uznać to przed samym sobą, to jest bardzo trudna rzecz, że oszukujesz. Bo to jest zwykłe oszustwo. To jest sobie trudne, tak? Powiedzieć przed samym sobą, ty, ja naprawdę oszukałem ludzi. Bo ja tu siebie najpierw oszukałem, żeby w ogóle móc oszukiwać innych, tak? Bo jak ktoś nie ma skrajnie złego serca, to najpierw siebie musi oszukać, żeby móc ciemnotę pociskać dalej. Natomiast te właśnie wszystkie biznesy, te właśnie tam pakiet tu, magiczne, ludzie wpłacają, potem coś z tego będzie, kolejny wpłaca, no przecież takie, że naprawdę dwie minuty słuchasz tego planu marketingowego tak zwanego i od razu widać, że ściema na resorach. Że kasa nie jest z tego produktu, jak w firmach kosmetycznych typu Oriflame czy FM Group, tylko jest kasa z tego, że ludzie wchodzą, tak? Że płacą 2-5 koła na wejściu, z tego są prowizje i tak dalej.
główne i tam jest 90% kasy jest właśnie w tym. Dascoiny były, Futuro, cudawianki, nie wiadomo co, niestworzone biznesy na niczym. Nie dość, że cały biznes się kupy nie trzymał, to jeszcze tak naprawdę nawet na wejściu i tylko na wejściu były pieniądze. Tak, tylko z zapisywania ludzi za magiczne pakiety była tam kasa. Jak ktoś by nie, jakby wyłączyć te pakiety, to nagle jutro wszyscy ludzie w całym tym biznesie przestaną zarabiać. Bo już na samych produktach to nikt nie zarobi. Taka brutalna fakt, brutalna prawda. Więc zarówno te biznesy, które są totalnie nieetyczne od razu na pierwszy rzut oka, jak i te, w których trzeba się przyjrzeć, tak? I powiedzieć samemu przed sobą, czemu ja to robię? Czemu ja to robię? Czemu ja ludziom opycham pakiet podróżnika za 5000, że może kiedyś będą mieć coś do wykorzystania, jakieś punkty są, nie wiadomo co. Czemu ja to robię? Zadajesz sobie pytanie. I ja mam dla ciebie odpowiedź, bo brakuje mentalności obfitości, czyli zrozumienia, że na świecie jest tyle sposobów na hajs, że ty naprawdę nie musisz tego robić. Naprawdę. Że to nie jest. I to, że ty na tym zarobiłeś pierwszy raz 10 tysięcy złotych w miesiącu, to dalej nie oznacza, że na czymś innym nie zarobisz drugi i 50 raz takich pieniędzy. Jak tylko się rozejrzysz i zaczniesz myśleć biznesowo, to zobaczysz, że sposobów na hajs jest tak dużo, że moglibyśmy tu przez 2 godziny tylko siedzieć i wymieniać jeden za drugim. Same pomysły. Jasne, niektóre nie mają sensu. Niektóre są zbyt trudne, a niektórych po prostu nie chciałbyś robić, bo nie lubisz, tak? Bo nie lubisz produkować śrubek i cię to nie kręci i bez sensu. Jasne, ale tych pomysłów jest tyle. Zobacz, jest znak. Poznałem kiedyś człowieka, który produkuje te znaki. I wiesz, jaki tam jest obrót? Kosmiczny. A żeby zamówić u niego znak, to trzeba do niego zadzwonić, tak? Oczywiście, bo to są przetargi i tak dalej, więc ludzie do siebie dzwonią, załatwiają i tak dalej. Potem są już trochę znajomości, ktoś się z kimś przyjaźni, samorząd, różne rzeczy. Żeby zadzwonić, trzeba mieć kartę SIM. Poznałem kiedyś człowieka, zresztą mój wspólnik kupował od takiego właśnie człowieka samochód, który takie karty SIM produkuje. Rozumiesz? Produkuje karty SIM. Nie, że jest Orange'em i daje w abonamenty, tylko tym, który jest wcześniej, tak? Produkuje je, że one są tam, działają, są fizycznie zrobione. I ten człowiek mówi, tam w zasadzie kilku ich jest, bo wspólnicy, że produkują połowę kart SIM na całą zachodnią Europę. Połowę. No i pracują do 11. W sensie o 10 zaczynają trening na swojej siłowni, o 11 wychodzą, koniec pracy. I mój wspólnik miał okazję to zobaczyć, że to faktycznie. Więc produkcja kart SIM. Pomyślałbyś? Tu jest wentyl. To mnie wentyluje. Zapewne firma Bentley, czy w sumie to tam firma chyba Volkswagen, nie robi każdej części takiego samochodu samemu, bo to by było bez sensu. Poznałem na przykład kiedyś człowieka, który ma w Siemianowicach Śląskich fabrykę tych foteli. Rozumiesz? Zamawiasz sobie obojętnie jaki samochód, czy to Volkswagen, czy Fiat, myślisz, że to oni w swoich fabrykach produkują te fotele, a tu się okazuje, że jakaś firma, która wtedy, teraz nie pamiętam, ale wtedy nazywała się Johnson, teraz wiem, że nazywa się inaczej, i robią te fotele i potem tylko brandują, tak? Że tu napiszą, że to jest do tego samochodu, tu do tamtego, wsadzają, wysyłają i ktoś otworzył taką fabrykę, bo stwierdził, no przecież są auta muszą mieć fotele, to ja zrobię te fotele. Rozumiesz to? Mentalność obfitości, że jak dzisiaj mi ktoś powie, na przykład rząd, Maćku, nie lubimy cię już. Zamykamy wszystkie twoje firmy. Nie będziesz ani od jutra uczyć języków, co jest moim głównym biznesem, ani nie będziesz w tym Bentleyu gadać, bo teraz na wzór Chin pokazujemy, wprowadzamy zakaz pokazywania drogich marek. Tam tak wprowadzili niedawno, że celebryci tak zwani, czyli ludzie, którzy mają tam konta powyżej tam 10 tysięcy followersów bodajże, no zwał jak zwał, rząd se to i tak zinterpretuje, jak mu będzie wygodnie, nie mogą się fleksować, czyli pokazywać, że są na wczasach, że mają drogie auto i tak dalej. No to dajmy na to, że a przecież Europa i Stany idą wzorem chińskim, jeśli chodzi o prywatność, coraz bardziej, no to powiedzą, Maćku, no Bentleyu to nam się nie podoba, musisz nagrywać najlepiej w parku, bo park jest ogólnodostępny. No, do czasu pandemii, wtedy zamkniemy, to nawet w parku nie będziesz mógł. No i spoko. No i co? No i nic. To ja wtedy, znaczy nic, oczywiście bym się wkurzył, rzucił telefonem o ścianę, no nie, tak bym nie zrobił, ale wiadomo, emocje jakieś bym na pewno miał, ale jednocześnie przez mentalność obfitości, jaką wyrobiłem w sobie, wiesz w jaki sposób, poznając tysiące przedsiębiorców i mówię, kurde, ludzie na takich rzeczach robią hajsy, że ja bym nigdy tego nie wymyślił. Kolega mój robi pieniądze wyłącznie na tym, że pisze programy, które zmniejszają spalanie w samolotach. Rozumiesz to? Koleś z Katowic. Usiadł i stwierdził, ty ze swoją dziewczyną i kolegą we trójkę, ty, samoloty palą dużo, paliwa zużywają, tak? To napiszmy program, żeby zużywały mniej.
kiedy się mają te klapki otwierać tam, to będzie podłączone do komputera, będzie sterowało. No i teraz parę samolotów, a tak naprawdę setki, już latają z tym oprogramowaniem i oszczędzają setki tysięcy złotych. No i co? I ty możesz powiedzieć, że ty nie masz talentu i tak dalej, umiejętności, nie wiadomo jakich i tak dalej. Jasne, no ale to wiesz co? To zyskaj! A jak to działa? No, jak nie umiesz czegoś, to się naum. Na przykład ludzie, nie wiem co oni brali, ale bardzo wielu ludzi mówi mi, że ja świetnie prowadzę ten program. Więc nie będę polemizować. Natomiast to, co muszę dopowiedzieć, to, że nie urodziłem się z tym. To nie było tak, że pierwsze słowo to powiedziałem mama, a drugie, co powiedziałem, to witam, tu program Biznes 2.0. To program, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. Nie było tak. Wydałem kupę kasy i czasu przede wszystkim, więcej czasu nawet niż kasy, na szkolenia z wystąpień. Wchodziłem na scenę, drgały mi ręce, stresowałem się, prawie miałem stany podzawałowe nieraz, ale wiedziałem, że chcę wychodzić. Najpierw przed 2 ludzi, potem przed 10, potem w końcu przed 2000. Bo chciałem, bo się tego tak bałem, że stwierdziłem, no to idę za tym. No to teraz właśnie to jest efekt, tak? Lata pracy i umiesz, no i tak jest z każdą umiejętnością. Proste to jest. Proste w sensie, prosty wzór jest na to, tak? Pracujesz, uczysz się, z pasją rozwijasz i w końcu będziesz umieć. Więc to, że dziś nie umiesz, co? Ja naprawdę wierzę, że jakbym postanowił zostać mistrzem produkcji śrubek, to mimo, że nic na ten temat nie wiem, to za 10 lat naprawdę będę na tym kokosy robić. Dlaczego? Ponieważ mam wiedzę o tym, jak się prowadzi biznes, umiem zlecać, nie mam już w tym temacie za dużego ego, ufam ludziom i tak dalej. Ja do tego wierzę, że jestem nauczalny, więc i umiem się pasjonować prawie wszystkim. Więc śrubki też znalazłbym w śrubkach, coś, co jest fajne, ciekawe. No i tyle. I ty też. Właśnie o to chodzi, że ty też. Ja nie miałem tego przekonania przez całe życie, w zasadzie przez większość go nie miałem, no ale w końcu zrozumiałem, że tak to działa. Bo nie tylko na swoim przykładzie, ale no, znam setki ludzi, tak, którzy faktycznie nie umieli, nauczyli się, robią na czymś kasę. I tyle tych pomysłów jest, że one się nigdy nie skończą, bo zobacz, jest 8 miliardów ludzi i każdy myśli, jeden gorzej, drugi lepiej, no ale każdy myśli, tak? Czyli to jest gwarancja, że jutro powstanie nowy pomysł na biznes, czyli że jutro ktoś będzie szukać wspólnika do czegoś, do pomysłu, który dziś jeszcze nie istnieje. Rozumiesz to? 8 miliardów ludzi, każdy kmini, coś, trybiki chodzą. Każdemu z nich zmieniają się potrzeby, doświadczenie, chęci, pomysły i tak dalej, więc ci ludzie, z racji, że w życiu się nic samemu nie da osiągnąć, będą się dobierać w pary, grupy, holdingi i tak dalej, no więc nie ma czegoś takiego, że okazja ci odjechała, jak to mówią sprzedawcy garnków. Nie ma tak. Okazje są, Richard Branson mówił, okazje są jak autobusy. Jak tylko jeden ci uciekł, to ty już słyszysz, że kolejny podjeżdża. Tak jest, było i będzie, bo dopóki istnieją ludzie, dopóki mózg chodzi, to będzie musiała powstawać niezliczona ilość pomysłów na produkty, usługi, zmianę społeczeństwa i tak dalej. I tak było, jest, będzie zawsze. Dlatego też, jak to zrozumiesz, to zacznie ci się wydawać absurdalne. No to po co ludzi oszukiwać, po co robić jakieś biznesy na totalnie niczym, jak potrzeb realnych rzeczy, które mogą ludziom poprawić jakość życia, jest nieskończoność. Po prostu. Obfitość to jest. Pieniędzy na rynku też jest nieskończoność. I tak jest. Dobra. Kolejna rzecz. Wydawanie 100% tego, co się zarabia lub więcej. Czyli na kredyt. To jest bez oszczędzania, inwestowania, choćby 10% zarobków. Jest taka zasada zapłać najpierw sobie, która oznacza, że pierwsze 10% twojej wypłaty inwestujesz. Czyli przychodzi do ciebie 4000 na przykład, to 400 zł z tego odciągasz najpierw i wrzucasz. Bitcoina, w złoto, w akcje, to już jest inny temat, w co? Ale bierzesz te 10% i inwestujesz. Czyli płacisz najpierw sobie. Inwestujesz w swoją przyszłość. Kupujesz sobie dobrą przyszłość. Dlaczego? No dlatego, że jak powiesz sobie, najpierw zapłacę rachunki, załatwię sprawę i na koniec zainwestuję 10%, to doświadczenie przecież twoje pokazuje, że na koniec to już nie ma z czego. Bo jakoś się rozeszło. Natomiast jak zrobisz to na początku, to wtedy jest z czego jeszcze. A i tak z głodu nie umrzesz i potem jakoś na te rachunki magicznie wystarczy. Tak to działa, więc najpierw się inwestuje. I tyle. Ileż razy mi się zdarzyło przekroczyć tę zasadę znacznie. Na przykład wiedziałem, że przyjdzie jakiś duży przelew. Był jakiś deal, tak? Daję ci taki przykład. Był jakiś deal, którego się nie spodziewałem, nie? Że tam
coś tam na przykład hurtem. Ostatnio mieliśmy na przykład taką sytuację, że zgłosiła się do nas firma i chciała kupić od razu 30 kursów językowych. Czyli to było coś, co było nie do przewidzenia dla mnie, że ktoś przyjdzie i kupi od razu 30 kursów językowych po parę stów każdy. Mówię, kurczę, tego w biznesplanie takich rzeczy nie można wrzucać, no bo to są rzeczy totalnie nieprzewidywalne. Ale zgłosili się i mówię, czyli zakładałem, że w tym miesiącu nie będę mieć tych pieniędzy, bo nigdy nie zakładałem, że przyjdzie ten klient. Ale przyszedł i za tydzień zrobi przelew. Już faktura, proforma wystawiona, zrobi przelew i co wtedy? Może 10% zainwestuje? Nie. To była pierwsza myśl. A druga myśl była, nie. Przecież ja zakładałem, że ten miesiąc przeżyje bez tych pieniędzy. To niech tak będzie. I zainwestowałem 100% z tego. 100. Zainwestowałem, czyli nie kupiłem dwa nowe iPhony Max Pro po 10-500 każdy, tylko zainwestowałem naprawdę w inwestycje, w aktywa. I to jest fajne. Natomiast na początku, jak inwestowanie ci się wydaje hardkorową rzeczą, no to 10%. 10% i nie możemy żyć powyżej tego, co zarabiamy. Tylko, że my często nie wiemy, że tak robimy, bo nie mamy Excela ze wszystkimi wydatkami. Jak się zrobi taki audyt, siadasz ze swoim kontem bankowym i patrzysz, na co poszły pieniądze, to bardzo często to jest szokujące doświadczenie, zazwyczaj przykre. Takie, co? To ja tyle wydaję? Przecież ja myślałem, że wydaję mało. No i tak czasem jest. No i co? No nic. No i ta świadomość jest pierwszym krokiem do rozwiązania problemu. Jak już wiesz, co się dzieje, to możesz coś z tym zrobić. I wtedy jak widzisz, że ty faktycznie zarabiasz 5000, ale wydajesz 7, albo zarabiasz 50, ale wydajesz 70, to wiesz, że to jest sytuacja, która prowadzi do zguby, straszliwego problemu życiowego, z którego trzeba będzie wiele lat wychodzić. No i już. Dlatego też możesz to odwrócić w tym momencie. Także wydawanie więcej niż się zarabia jest obrzydliwe. Dlaczego? Bo robisz krzywdę najpierw sobie. No bo robisz sobie przerąbaną przyszłość. Czy przerąbaną? Przerąbana to jest z chorobami. Więc robisz sobie trudniejszą finansowo przyszłość. To raz. Dwa. Robisz sobie, robisz twojej rodzinie krzywdę, niedźwiedzią przysługę taką. Ponieważ o pieniądze, pieniądze to w ogóle jest główna przyczyna rozwodów, tak? Ludzie się kłócą o pieniądze, jak ich ciągle nie ma, jak komornicy i tak dalej wjeżdżają, no to będziecie się kłócić, nie będzie wyjazdów, robisz krzywdę swoim dzieciom, no bo im też nie będzie za dobrze. Ja miałem taki moment, jeden z tych momentów, aha, jak kiedyś pracowałem w swoim biurze, które było w moim mieszkaniu trzypokojowym wtedy i moja córka przyszła i powiedziała, tatusiu, a kiedy ja będę miała swój pokój? Miała wtedy, nie wiem, 3 lata może. I ja mówię, jeszcze nie teraz. Powiedziałem uczciwie, no bo uważam, że nie można kłamać. Powiedziałem, jeszcze nie teraz, ponieważ przez to, że zrobiłem długi, to muszę pracować tutaj. I nie mogę cię jeszcze oddać tego pokoju. I ona wyszła, zrozumiała, w sensie, no nie miała żadnej pretensji, tak? I powiedziała, aha, dobrze, tatusiu, to rozumiem, wyszła. A ja się rozpłakałem wtedy. Bo stwierdziłem, jaka to krzywda, która jest do uniknięcia. Rozumiesz to? Że co innego, jak się dzieją rzeczy różne takie, że nie mamy wpływu, jasne, pandemie, wojny, wiadomo. Ale jak to ja zrobiłem swoim zaniechaniem, głupotą, no to niedoedukowaniem, no to to już nie było ucieczki od tego, tak? To ja zrobiłem. Więc skrzywdzisz sobie wszystko, wszystkie najważniejsze osoby tym. Po kolei, jeśli będziesz wydawać, niby to się wydaje kwestia finansowa, ktoś nie robi Excela, bo jest lekko duchem i tak dalej. Nie, to nie jest kwestia finansowa, to jest kwestia głęboko życiowa, ponieważ to potem wpływa na każdą dziedzinę twojego życia. Oczywiście, jesteśmy przedsiębiorczymi ludźmi, tak, i z każdego tyłka wyjdziemy. Tak więc nawet jak już jesteś w takiej sytuacji i już to widzisz u siebie, że takie są symptomy, spokojnie, take it easy, no to teraz trzeba zakasać rękawy i po kolei, step by step, nie jeden z tego wyszedł, ja wyszedłem, tysiące ludzi przede mną wyszło, tysiące ludzi po mnie wyszło, z takiej sytuacji ty też wyjdziesz. To jest oczywiste. Natomiast jak dziś masz wybór, widzisz to, Excel na czerwono, to zdecyduj, że ty tak nie chcesz, że po pierwsze nie wolno brać kredytów żadnych, bo to one umożliwiają, że wydajemy więcej. Pożyczek, kredytów, nic. Hipoteka to jest osobny temat na osobny odcinek, ale konsumpcja, kredyty, karty, limit w rachunku, to jest najbardziej złowieszcza rzecz. Karta kredytowa też nie jest zbyt sympatyczna, no sam syf. Jak korzystasz z takich narzędzi, robisz krzywdę najpierw sobie, a z czasem, im dłużej z nich korzystasz, tym bardziej ta krzywda zahacza o kolejne osoby ważne dla twojego życia. No i już, więc nie róbmy tak. Czyli to automatycznie nas przenosi do konsumpcji na kredyt.
Bo jeśli jeszcze to mieszkanie czy dom w hipotece, to jest trochę zrozumiałe, bo tu zawsze jest ten argument, tak, że na mieszkanie i tak trzeba wydawać, że i tak większość ludzi nigdy przecież nie kupi domu za gotówkę, bo to jest za duża kasa. A swoją drogą, wiesz dlaczego to jest za duża kasa? Pamiętasz może, jak ktoś jest tak stary jak ja, to pamięta, że kiedyś można było kupić 3-pokojowe mieszkanie w dobrej dzielnicy za 40 tysięcy. A dziś co? 40 tysięcy to garażu czasem nawet nie kupisz. Miejsce postojowe to jeszcze dostaniesz. Jak to jest możliwe? Dlaczego? Inflacja tylko? Nie. Właśnie dlatego, że są banki i są kredyty. Bo jeśli ludzie mogą wziąć kredyt i zapłacić 100 tysięcy za mieszkanie, to nikt normalny nie będzie sprzedawać tego mieszkania za 40. No bo hello, przychodzą tu ludzie, mają zdolność na 100, to ja sprzedaję za 100. No to wszyscy zaczęli dźwigać ceny. No to banki, dobra, to teraz dajemy zdolność na 200 tysięcy, to teraz na 300, teraz na 1 000 000. No i ceny nieruchomości idą tak szybko do góry, bo istnieją kredyty hipoteczne. Gdyby nie było kredytów hipotecznych i wszystkie nieruchomości można by było tylko kupować za gotówkę, to nie byłoby czegoś takiego, że mieszkanie 3-pokojowe w Warszawie kosztuje 2 miliony. Nie byłoby takiej opcji. To by było niemożliwe. Rozumiesz to? Bo prawo popytu i podaży. Jak ludzie by mieli, maks umieliby zaoszczędzić 100 koła, to mieszkania by musiały kosztować 100 koła. Dla bogaczy po 250. A jeżeli Bidok może kupić mieszkanie za 700 tysięcy, bo tak jest, no to można znaczy, że sprzedać za 700 tysięcy. To byłbyś frajerem sprzedając za 200, skoro może za 700 i ktoś chce kupić, nie? Logiczne. Także tak to działa. Więc dlatego jest tak drogo, bo bierzemy kredyty i przez to, i to jest vicious circle tak zwane, nie? Czyli błędne koło, że im bardziej bierzemy te kredyty, tym jest drożej, bo napędzamy to i tak w kółko i coraz bardziej jesteśmy w tyłku i coraz bardziej staje się niemożliwe kupienie mieszkania dla kogokolwiek, bo niedługo już przecież już tak jest powoli, że nawet na kredyt już jest to nierealne. I lipa. Będziemy mieli nic i będziemy szczęśliwi, jak to powiedział Klaus Schwab. No i dobra, czyli konsumpcja na kredyt. Więc ta hipoteka, jak mówię, zostawiamy to na boku, bo to jest temat bardzo, bardzo złożony, trudny, ma wiele aspektów, natomiast konsumpcja ma jeden aspekt. Albo konsumujesz na kredyt i jesteś idiotą, albo nie. To jest jeden, jedyny aspekt tematu. A jeśli się nie zgadzasz, to jesteś głupi. Dojrzała dyskusja, dojrzały mężczyzna. Argumenty? Ale tak jest, naprawdę. I dlaczego tak uważam? Bo sam widziałem, że konsumowałem na kredyt i byłem głupi wtedy, no. To jest przywara głupiego człowieka. Dlaczego? Bo jeżeli ty nie masz na wczasy, a jedziesz, to ty jest głupie. Po prostu, nad czym tu myśleć? Czy tu trzeba badań naukowych prowadzonych przez 50 lat, żeby widzieć prostą zależność, że nie ma, a jedzie? To głupi jest. Bo będzie się tydzień bawić w Hiszpanii na wczasach, a potem przez rok martwić spłatą długów. I tym my to nazywamy relaksem, przecież to zróbmy matematykę kortyzolu. Kortyzol, czyli hormon stresu, który się wydziela do naszego organizmu, no jak jesteśmy zestresowani. W małych dawkach jest spoko, ale większość ludzi ma go zdecydowanie za dużo, no bo żyjemy w ciągłym stresie. No i teraz co? Czyli jedziesz do Hiszpanii na tydzień i all inclusive, plaża, alkohol, się dzieje, nie? Super, dobrze. Czyli masz mało kortyzolu, dużo adrenaliny, tam dużo endorfin, super jest. Mija tydzień i teraz przez rok przychodzą raty do spłaty. A ty masz albo mniej pieniędzy, albo więcej, no ale jednak te raty trzeba płacić, przelewać. I ty już kolejne wakacje się zbliżają, a ty jeszcze płacisz za poprzednie. Jaki jest rachunek kortyzolu? Przez rok regularnie, konsekwentnie. I tak jest z każdym kredytem, z kartą kredytową. Jak logujesz się do konta i masz limit w rachunku, który tak naprawdę oznacza, że zawsze się jest na minusie. Czyli każde logowanie do banku to jest złe uczucie. Kortyzol strzela. Myśląc o tym i widząc, że nowy iPhone kosztuje w najdroższym pakiecie 10,5 tysiąca złotych, myślę sobie, kto go kupi? Dwie grupy ludzi. Turbo bogacze. Tak. Mam takiego kolegę, który zarabia parę milionów miesięcznie. I on zawsze, jak wychodzą nowe iPhony, to on kupuje 7. Naprawdę. Najpierw 5 daje swojej rodzinie i sobie. I była taka sytuacja kiedyś z nim. I ja go pytam, mówię, masz 7 iPhone'ów, bo to akurat byliśmy wtedy w Dubaju. I mówię, kupiłeś 7 iPhone'ów, nie było ich jeszcze w Polsce, dlatego w Dubaju on je kupował. Mówię, rozdajesz teraz komu? On mówi, no 5 dla tych osób, tak, dla żony, dla dzieci, coś tam. A 2 to jeszcze nie wiem komu. A mówię, ale jak? Kupiłeś telefony po parę tysięcy złotych sztuka i ty nawet jeszcze nie wiesz, komu je dasz. Mówię, ale jak potem zrozumiałem, ile on zarabia, to stwierdziłem, w sumie
W sumie tak. No, tak jakbym się zastanawiał nad rzeczami za 2 grosze. Nie? Co tu myślę? To wezmę, poproszę jeszcze 2. Nie ma problemu. Więc to jest jedna grupa ludzi. I druga to będą ci, którzy to będą, i to będzie większa, znacznie większa grupa, ci, którzy będą to brali na kredyt, będą to spłacali rok, 2, 3, a kupią to nie dlatego, że dziś ich telefon się rozsypuje już i nie mogą pracować, żyć, nie mogą, tylko dlatego, no bo jak wspomniałem wcześniej, najbardziej oczywistym sposobem na zapełnianie pustki, który jednakowoż później okazuje się, że nie działa, jest kupowanie rzeczy. Czyli pokażę wszystkim, że ja mam takie coś, takie drogie, że nikt tego nie może mieć, a tak naprawdę przecież wszyscy to mogą mieć. Zdolność kredytową na 10 koła, kto tego nie ma? Ktoś, kto już jest... ja nie mam takiej zdolności, ponieważ ja od lat jestem we wszystkich tych bikach, KRD i tak dalej. To ja nie mam. Ale każdy normalny człowiek w społeczeństwie ma taką zdolność. Czy każdy może taki sprzęt mieć? I tyle. Więc konsumpcja na kredyt to jest obrzydliwe, bo zrobisz sobie straszną krzywdę tym. Konsumpcja to jest nagroda. Rozumiesz to? Ja nie jestem przeciwko konsumpcjonizmowi. Jestem przeciwko jego przesadzie, przeciwko jego chorej formie. To jest wszystko, jak ze wszystkim, tak? Tak samo nie powiem, że jestem przeciwko alkoholowi, tylko przeciwko codziennym ciągom chlania. To jestem przeciwny, zdecydowanie. I tak ze wszystkim. Więc konsumpcjonizm, to, że ty chcesz mieć fajne auto, wakacje, dobrze. Se miej, nie ma problemu. Tylko chodzi o to, żeby to było zdrowe. A kiedy jest zdrowe? Po pierwsze i najważniejsze, jak wydajesz to, co masz. Jak rozumiesz, że konsumpcja, skąd wynika sukces tego przecież niedoskonałego modelu konsumpcjonizmu na świecie i kapitalizmu? Stąd, że za tym idzie obietnica, której nie było w komunizmie. W komunizmie była obietnica, w którą tylko debil mógłby uwierzyć. Że jak wszyscy będziemy mieć porówno, to wszyscy w jakiś magiczny sposób będziemy szczęśliwi. No to tak naprawdę 2 minuty pomyślisz i rozumiesz, że to jest absurd. To się kupy nie trzyma. Więc przyszedł kapitalizm z dużo mądrzejszą obietnicą. Jak będziesz zapierdzielać, to se w nagrodę kupisz, co tam chcesz. I to jest takie, o, a ja se chcę kupić parę rzeczy. To ja ciężko teraz pracuję, żeby to mieć. Więc to jest obietnica dalej, niedoskonała, tak? Ryzykowna momentami, bo ludzie potem kupują nawet to, czego nie chcą. I to za pieniądze, których nie mają. Jasne. Wiemy, ten model, trzeba nad nim popracować, zwłaszcza, że on się zmienił w korporacjonizm i duże firmy blokują nam, zwykłym przedsiębiorcom. Jak ja bym dziś chciał założyć Facebooka drugiego, to przecież wiadomo, że założyć to jeszcze mogę, ale potem regulacje, które zrobił Mark Zuckerberg z kolegami z rządu, są tak duże, że nie ma szans, żeby ten mój portal kiedykolwiek osiągnął sukces. Tu przyjdzie kontrola, nie ma szans po prostu, bo to już jest korporacjonizm. Ale zostawmy to teraz. Chodzi o to, że z całą niedoskonałością inwentarza, że tak powiem, ten model i tak jest na razie najlepszym, co wymyśliliśmy, ponieważ on nam obiecuje nagrodę. A co to jest nagroda? Nagroda to jest coś, co dostajesz za jakiś wysiłek, tak? Sportowiec dostaje medal, bo jest dobrym sportowcem. Przedsiębiorca dostaje hajs, bo jest dobrym przedsiębiorcą. I tak dalej. No i na tym polega nagroda. Zrobiłeś coś dobrze, to masz nagrodę. A tymczasem ludzie zaczynają robić nagrodę, bo konsumpcjonizm to jest nagroda, zanim coś zrobią. Jeszcze nie znalazłem tylu klientów, żeby mieć 10,5 tysiąca na przykład, ale już se dam w nagrodę nowego iPhone'a. Ale przecież to jest odwrócenie modelu, przecież to jest nielogiczne. Nie może być nagroda przed działaniem. To jest niezdrowe. To jest abstrakcyjne. To jest straszne. Bo wtedy będziesz się nagradzać za niedziałanie. Wiesz, do czego to prowadzi? To twój mózg zacznie kojarzyć fakty, tak? Aha, czyli ja za każdym razem, jak nie działam, to mam nagrodę. Czyli warto nie działać. I twoje życie potem coraz gorsze jest. Dlatego też nagroda powinna być za działanie. Co to oznacza? Że nie idę po kartę kredytową, po limit w rachunku, tylko wykonałem jakieś działanie, rozkminiłem, jak sprzedać produkt, usługę, no i są pieniądze na koncie. W nagrodę mogę sobie kupić iPhone'a. I wtedy se kupuj se nawet 7 tych iPhone'ów, kup se nowe samochody za 1 000 000, a kupuj se co tam chcesz. Obiecali? To niech tak będzie. Ale jako nagroda. Zrobiłeś, rozkminiłeś zasady gry, wygrałeś, się nagradzaj. I wtedy kapitalizm jest zdrowy. Natomiast jak my się nagradzamy bez powodu, to już jest jakaś patola. I tak nie możemy robić, to jest ohydne. Co nas a propos patoli prowadzi do kolejnego szkodliwego nawyku. Dawanie nadmiernego hajsu dzieciom. To jest ogólnie trudny temat, ponieważ podejścia do tego są różne. Są tacy hardkorowcy, którzy mówią, ja swoim dzieciom nie dam nic. Na przykład Gary Vaynerchuk, znany gość social mediów i ciekawy przedsiębiorca, mówi,
choć akurat mi się nie podoba, bo zrobił niedawno swoje NFT, a co do zasady uważam NFT za jeden wielki wał. Nie powiedziałem o tym wcześniej, przy nieetycznych biznesach, ale to jest taki biznes, że jak robisz NFT, to w 5 minut jesteś w stanie zrozumieć, że to polega na naciąganiu ludzi. I kolejne 5 minut zaczynasz myśleć, dobra, ale na tym jest kupę kasy. Naprawdę nieraz może być mega łatwa kasa, więc ja muszę okłamać samego siebie, że tam jest jakaś mega wartość. Oczywiście ona czasem jakaś jest. Tak, bo są słynne małpki, które tam kupili ludzie. Snoop Dogg kupił za 100 tysięcy dolarów małpkę, czy jeszcze więcej, nie pamiętam. No i oni mają swój klub posiadaczy małpek na systemie NFT i się spotykają, więc mają swoje konferencje, mają networking, czyli jest wartość dodana, ale tak naprawdę równie dobrze można było nie wchodzić w żadne NFT, tylko stwierdzić, no mamy taki klub i wejściówka jest 100 tysięcy dolarów. I potrzebne komuś NFT? No oczywiście, że nie. Wynalazek w ogóle niepotrzebny. Jak on przestanie jutro istnieć, to nikt nie zauważy. Brutalne tak, ale to jest jeden właśnie z tych biznesów. No i teraz tak. Więc natomiast Gary Vee i tak w 99% rzeczy robi tak mądre rzeczy, że i tak czapki z głów. W każdym razie on mówi, że on swoim dzieciom nie da ani dolara. Mimo, że on ma na samym swoim NFT zarobił 100 dolarów, 100 milionów dolarów, sorry. Ale mówi, dzieci nie dostaną. No albo sobie wypracują jak ja, no albo, sorry. Jasne, jedzenie, wicht, opierunek, tak, ale takie rzeczy, że ty chcesz mieć motor, no z nas zbieraj sobie kup. No i to jest jedno podejście, inni mają trochę bardziej lightowe, tak? No bo pojawia się pytanie, dobra, no jesteś skutecznym przedsiębiorcą, zaczynasz inwestować, masz potem jakiś kapitał, nieruchomości na wynajem, wiecznie żyć nie będziesz, no i co? To sprzedać to, oddać na fundację, czy jednak oddać dzieciom zarządzanie? To są trudne tematy i nawet chętnie bym miał w programie gościa, który z różnych perspektyw by je poruszył. Pracujemy nad tym. W każdym razie to jest skomplikowane. Natomiast zawsze jest jakaś granica, że nie można przesadzić. Daję Ci przykład przesadzenia. Przesada jest taka, że znam przypadek człowieka, który jak chodził do szkoły, to dostawał, zmienię trochę kwoty, żeby nie naprowadzać, bo potem mi zarzucą, że po kimś konkretnym jadę. Więc dostawał mniej więcej 4,5 tysiąca złotych miesięcznie kieszonkowego. Licealista. A jak poszedł na studia, to dźwignięte na 7. Kieszonkowe 7 tysięcy, i to nie było wczoraj, to było jakieś 8 lat temu. To wtedy 7 tysięcy to było jak dziś 14. Co to jest za pomysł? Rozumiem, że ktoś nie chce, żeby modelu hardkorowego, także nic dzieciom nie dam i nawet jak będą się chciały gofra kupić, to sobie niech najpierw zarobią, myjąc mi samochód. I to jest jak najbardziej w porządku, ale ktoś może tak nie chcieć, więc coś tym dzieciom daje, ułatwia i tak dalej. No ale sorry, bez przesady. Pamiętajmy, że życie to jest rozwiązywanie problemów. Każde kolejne pokolenie, mam wrażenie, trochę bardziej jest uczone. Uczone, nie, że to ich wina. Uczone jest przez kogo? Przez pokolenie rodziców. Że życie to nie powinien być problem. Że życie powinno być łatwe i w ogóle. No a potem jest problem, bo takie nie jest. No nie, że obojętnie jak będziesz zaklinać rzeczywistość, to życie i tak przyjdzie i da twoim dzieciom w pysk prędzej czy później. No, co mam powiedzieć? Przykra to jest wiadomość? Tak. Dla mnie to też boli, że wiem, ile razy moje dzieci w dorosłym życiu będą musiały mieć albo problem finansowy, albo złamane serce, albo przemyślenia, czy życie w ogóle ma sens. No, przykre to jest dla mnie, a z drugiej strony, co ja będę budować cukierkową rzeczywistość? No to chodźcie, wujek sprowadził ciastka z Amsterdamu, będziemy teraz ciągle weseli. Nie! Nie, to przecież nie tak. To chodzi o to właśnie, że skoro wiem, że takie jest życie i to się nie zmieni w najbliższych latach, nigdy to się tak naprawdę nie zmieni, bo po to my tu jesteśmy przecież, żeby nauczyć się, żeby wzrosnąć, jak mięsień, który, żeby wzrosnąć, musi najpierw zostać trochę podniszczony. No i tak to działa, niestety. Ale trzeba to wziąć na klatę i stwierdzić, dobra, to jak ja wiem, że tak będzie, to ja muszę je uzbroić w narzędzia, żeby sobie z tym radziły. Z tym trudem egzystencjalnym nieraz, z tamtym. Narzędzia. Co one muszą umieć, żeby tak jak ja sobie czasem lepiej, a czasem tragicznie, ale ostatecznie jednak zawsze radzę. Bo mam jakieś tam narzędzia. No i tyle. No to teraz muszę przekazać te narzędzia. A tymi narzędziami nie są pieniądze. Pustka egzystencjalna, to tego żadnymi pieniędzmi nie załatwisz. To jest zupełnie gdzie indziej trzeba szukać rozwiązań. Jakieś tam rzeczy, złamane serce. I co z tego, czy masz złamane serce siedząc w Mercedesie, czy
w Oplu Corsa rocznik 9.1. Jasne, jest różnica pragmatyczna, bo być może od tego chłopaka, co cię rzucił, to tą Corsą nie zdasz dojechać do domu, bo się rozpadnie. Ale tak naprawdę to są tematy niepowiązane, nie? Więc widzisz, dając nadmiar pieniędzy dzieciom, uczysz je, że życie jest proste, co jest kłamstwem. Czyli uczysz je iluzji, okłamujesz je, bo ich życie nie będzie proste, bo niczyje życie nie jest proste. 8 miliardów ludzi. Nawet jak ktoś wygląda, wydaje się, że ktoś miał proste życie. Królowa Elżbieta, tata od razu była królową, miała pałac, wszystko jej poddawali pod nos. Naprawdę byś się zamienił z królową? Naprawdę? Przecież jak ja sobie pomyślę, żyć całe życie tak jak ona, ja pierniczę. To bym wolał nie dożyć 20 niż tam tak długo. Także widzisz, no to nie jest tak. Każdy ma swoje wyzwania, swoje problemy. W dodatku to, co dla jednego nie jest wyzwaniem, to dla drugiego jest i ten drugi to dostanie w życiu. Na przykład dla mnie sława jest wyzwaniem, więc to mi się przydarzyło. A jak ktoś inny by chciał, no to nie dostanie. To dostanie coś innego, co dla mnie by nie było wyzwaniem. No tak jest, no tak to jest poukładane magicznie. Nie? Więc teraz rozwiązując problemy swoich dzieci, za nie uczysz je, gwarantujesz im złą przyszłość, bo jedno z dwóch się wydarzy, niestety, najprawdopodobniej. Może się akurat ogarną, więc same z siebie zauważą, że ten model jest bez sensu, natomiast jest duża szansa, że wydarzy się jedna z dwóch rzeczy. Albo wychowasz roszczeniowych gnojów, którzy będą uważali, że są najlepsi, bo przecież mieli na to dowód, tak? Zawsze, kiedy tylko zapłakali, ktoś przynosił im pieniążka, nowy gadżet i tak dalej. Więc stwierdzają, no tak powinno się żyć, nie? Teraz niech mi wszyscy przynoszą, niech mnie oporządzają. Inni ludzie są po to, żeby mi służyć. Tak będą myśleć. To jest jedna opcja. I druga, nie wiadomo, która gorsza, bo każda ma swój syf w sobie. Druga opcja to jest, że je rozwali to życie. Tak, że one w tym różowym tutaj kocyku dojrzewały i nagle wyjdą w ten świat, ciebie już nie będzie, żeby rozwiązać każdy problem. I nagle się okaże, że to życie to jednak nie chodzi tam z różowymi tutaj donatami, tylko życie chodzi z młotem. I każdemu w inny sposób w pysk daje tym młotem. I nagle one dostaną w pysk pierwszy raz i powiedzą, co tu się stało. I wtedy będzie za późno, żeby im powiedzieć, no ale to tak działa. Tak działa życie i sorry, zapomniałem ci dać kasku i uczyć uników. Bo się zajmowałem czymś innym. Okłamywaniem cię. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Dając nadmiar pieniędzy dzieciom, tego je właśnie uczysz. I tyle. Więc obie te opcje są złe, szkodliwe, zniszczą im życie, nie będą szczęśliwymi ludźmi. Lipa trochę. Zajmijmy się uczeniem dzieci. Jak myślisz sobie, chciałbym, żeby moje dzieci były milionerami, to odpowiedź nie jest. Czy właściwe pytanie to nie jest. No to jak ja mam zarobić tyle milionów, żeby im przekazać te miliony? Tylko pytanie jest, to czego ja je muszę nauczyć, żeby one umiały zarabiać miliony? To jest właściwe pytanie i na tym się trzeba skupić, a nie na dawaniu rozwiązań. Narzędzia. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo jak patrzysz później na te dzieci i coś im się przykrego dzieje, chciałoby się rozwiązać za nich. A trzeba im pozwolić czasem cierpieć, pozwolić przechodzić przez swoje trudy. No i tyle. I już. Tak to działa. Dobra. Kolejna rzecz. Skąpstwo. Skąpstwo, ohydny nawyk finansowy, czyli to, na przykład teraz mi się nie zdarza, bo już się z innymi ludźmi obracam, ale kiedyś mi się zdarzało, że ktoś na przykład zawsze jak był rachunek do płacenia w restauracji, było spotkanie jakieś tam, to ktoś znikał w kiblu. Dobra akcja. Ale zawsze. Na początku dawałem się na to robić, tak? Bo to, no dobra, poszedł siku, a dobra, to już zapłacimy i tak dalej. No ale jak on szósty raz zniknął w kiblu na spotkaniu, przy rachunku, to mówię, ty, nie, tam jest wzór, on tego nie robi przypadkiem. I tyle, to jest raz. No albo w ogóle takie coś, że tam siedzą na spotkaniu i teraz ten zjadł 3 kawałki pizzy, a tamten 2 i oni zaczynają to liczyć, nie? Czyli ty zjadłeś tyle, ja tu wypiłem wodę, twoja cola była droższa i teraz liczenie takie. No, takie skąpstwo mega, mega słabe. Albo korzystanie z tego, że ktoś ma gest. Mieliśmy takiego kolegę Jarka, pozdrawiam Jarka. Jarek to jest człowiek z gestem. On uważa, że jak zapraszam, to płacę. Ale była kiedyś sytuacja, że on zaprosił na obiad, a to było szkolenie językowe i tam było 30 uczestników. I do pizzerii. Chodźcie do włoskiej pizzerii i będzie dobry obiad. Ja mówię, to Jarek, ale no przesada, nie? Ja wiem, że zarabiasz swoje pieniądze. Jasne, jak najbardziej. Dobrze zarabiasz, no ale... On mówi, no... Bo się okazało, wiesz, co się okazało, że było kilku takich, którzy specjalnie, jak wiedzieli, że będzie pizza,
od Jarka, to specjalnie. Oni nawet nie byli głodni, oni tam szli. Ja proponowałem, ty Jarek, każdy stolik płaci za siebie i to jest normalne, nie? I to przecież to nie jest twoja pizzeria, tylko przyszliśmy razem, ty jesteś też uczestnikiem tego szkolenia, czemu ty masz płacić za to? A on mówi, no, że on miał gest. Ludzie, niektórzy to naprawdę podle wykorzystywali, więc tak to po prostu działa. I to jest słabe, takie manewrowanie rzeczywistością, żeby zawsze skorzystać. Więc skąpstwo takie, to jest bezsensowna rzecz, bo ona, wiesz, o czym ona świadczy. Teraz, żeby nie zamykać się na oceny, w ocenach moralnych, bo to nie jest rozwiązanie, że powiemy, ty skąpy gnoju. Nie, żeby szukać głębiej, tak, prawdy. Prawda jest taka, że skąpy człowiek to jest człowiek, który ma w sobie dużo strachu. Dlaczego on się boi iść do restauracji i wydać, albo zapłacić za parking? Dlaczego on się tego boi? Boi się wydać złotówkę, boi się pojechać na wczasy. Dlaczego? Bo on wie, że pieniądze zdobywa się niełatwo, a traci się łatwo i że życie bywa nieprzewidywalne i nie ma komfortu z tym. Tak? Czyli jak ktoś ma z tym komfort, że tak wygląda życie, ale ja sobie zawsze jakoś tam poradzę, no to dobra, mogę pojechać na wczasy. Jak potem szlak coś trafi, biznes mi padnie i przyjdzie nowa pandemia, trzeba będzie kombinować. Może jak koń pod górę, ale coś wymyślę. Natomiast jak ktoś nie ma tego przekonania i mówi, ty, a co jak ja teraz wydam? Podświadomie zupełnie. Ja teraz wydam, kupię se wczasy albo coś tam, jakąś inną nagrodę za swoje trudy, a potem coś mnie zaskoczy, to będzie lipa. To już po mnie. To już po mnie. Dlatego skąpi ludzie to są ludzie pełni strachu. To jest to. Więc co nad strachem trzeba popracować. Więc dlatego niby ja to tak mówię marketingowo, clickbaitowo. Obrzydliwe nawyki finansowe. Tak, szukanie bogatego męża, bogatej żony albo skąpstwo. Ale tak naprawdę to wcale nie chodzi tutaj o kwestię moralnej obrzydliwości. Tylko o to, co ci tam nie działa w serduszku, a można i warto to naprawić. Kolejna rzecz, przedostatnia, to jest szukanie mały, ona się wiąże ze skąpstwem, ale to jest ciekawy wzór u ludzi tak zwanych biednych, czyli u tych, którzy zawsze mają problemy finansowe. Szukanie małych oszczędności przy dużej rozrzutności. I ja to oczywiście też robiłem, jak każda szanująca się osoba tonąca w długach, że robi się takie akcje, ja teraz wychodzę z długów, no to teraz jestem Rocky, tak? Wychodzę z długów, dam radę i tak dalej, więc nie będę parkować w centrum, bo zapłacę 8 zł za parking. Zaparkuję 2 km dalej i przejdę te 2 km, jeszcze zadbam o zdrowie i 8 zeta w kieszeni, bo ja teraz wychodzę z długów. I ja tak robiłem. I w którymś momencie zadałem sobie pytanie, dobra, ale jak ja wiszę milion tu bankom, tu ludziom, tu odsetki, to ile razy ja muszę zaoszczędzić na tym parkometrze, żeby spłacić te długi? Że to mi 7 w ciele nie wystarczy. Że to jest absurd. To jest nielogiczne. Mało tego. Jak ja akurat spacer to dodaje wigoru. Natomiast taki jest latte faktor, tak zwany. Czyli zawsze się mówi, że dlaczego jesteś biedny? Bo kupujesz latte w Starbucksie. Oczywiście ja jako weganin polecam, jak już latte, to z mlekiem owsianym. A i tak najlepsza kawa to jest bez cukru i bez mleka. To jest prawdziwa kawa. Każdy barista ci to powie. Zostawmy to już jednak. Faktem jest, że oszczędzając na latte 15 zeta, to ty milionerem nie zostaniesz. Że to jest właśnie takie skupianie się na pierdołach. Jasne, ja znam, raz poznałem człowieka, który zarabiał 2,5 tysiąca i na kawę i drożdżówkę po drodze do pracy wydawał 1000 zł miesięcznie. Rozumiesz to? Bo to musiała być dobra markowa kawa i parę drożdżówek jeszcze dla kolegów brał i tak dalej. I on naprawdę, no to dobra. To wtedy to już matematyka się nie zgadza. Natomiast w większości przypadków te twoje latte i parkomat to jest bezsens. To w ogóle nie robi różnicy. Zwłaszcza, że właśnie jest to, o czym mówię. Czyli, że ten człowiek z jednej strony oszczędza na kawie i na parkometrze, a z drugiej strony kupuje auto w najmie terminowym. Czyli traci dziesiątki tysięcy złotych albo w leasingu i traci 10-15% wartości tego auta, bo o tyle trzeba dopłacić do leasingu. Nawet jeżeli to jest rzekomo leasing 0%, przez który tak naprawdę w salonie nie dostaniesz rabatu. Albo dostaniesz mniejszy rabat. No bo wiadomo, że żeby leasing był 0%, to trzeba jakoś wydymać klienta z drugiej strony. Dostanie mniejszy rabat na ten samochód. Jakbyś przyszedł i chciał kupić za gotówkę tego Mercedesa, to zaraz będzie rabacik na przykład 25%. A jak w leasingu 0%, no to rabacik 18%. Czyli niby leasing 0%, ale tam ukryte rzeczy się dzieją. Nie mówiąc już o tym, że jak przyjdzie fotoradar, to nie masz do zapłaty tylko fotoradaru, ale jeszcze na przykład 50 albo 100 zł dla leasingodawcy za to, że łaskawie ustalił, do kogo należy samochód. Potem zmieniasz adres firmy, 250 zeta faktura od leasingodawcy za zmianę adresu. Bez sensu.
Więc jest dużo takich tutaj rzeczy. I ci ludzie tak nie myślą, tak? On sobie nigdy nie policzył, że w ogóle jakby miał kupować za gotówkę, to on nawet by nie kupił auta za 100 tysięcy, bo on nie ma tylu, tylko by kupił auto za 30. Mamy takie auto jedno w firmie. Volvo S60, rocznik 2013. Przebieg 300 tysięcy. Tym samochodem ratowałem z Czarnogóry psa, który dzisiaj mieszka z Kacprem i stał się powodem napisania książki na faktach Monte Przyjaciel Bez Granic. Polecam na ekspert.com.pl. Więc to auto przeżyło wszystko. Wszystkie samochody, jakie mieliśmy, łącznie z tym Bentleyem w firmie, rozpadały się tyle razy, siedziały na podnośnikach i tak dalej. A jeżeli kiedyś ktoś ci zacznie polecać Range Rovera, uciekaj. To żadne auto u nas w historii mojego życia i całego mojego zespołu nie spędziło tyle czasu na podnośniku, co właśnie takie. No i jest Volvo. To Volvo dzisiaj możesz kupić za 3 dychy mniej więcej. Nie, ale nie, ja ci nie sprzedam. Nie, to jest tak naprawdę nasze jedyne niezawodne auto w firmie. Wiem, że każde fajne auto w firmie prędzej czy później szlak trafia. Tak jest. A to Volvo nie. Ona będzie jeździć po prostu, ja z taką brodą będę ten program nagrywać, tak będę mówić, biznes na zero. I dalej to Volvo będzie jeździć. To już będzie w 17 Bentley już będziemy to kręcić. A to Volvo dalej tam będzie, z przebiegiem 3 miliony. Tak jest. I za 3 dychy można takie auto kupić. Za 3 dychy. Nie od dziś wiadomo, że im nowsze auta, tym bardziej szroty. Tak to po prostu niestety działa. Robią na odwal i tak dalej. Jakość coraz gorsza, no bo trzeba napędzać biznes najmów, tak? To są powiązane ze sobą dzisiaj branże, tak? Najem plus nowe samochody. To jest idealne. Jeżeli nowe samochody będą się psuły w 2 lata, to faktycznie najem to będzie jedyna sensowna opcja. Wszyscy wygrywają, poza nami, którzy nie będziemy mieli niczego, tylko że w przeciwieństwie do tego, co powiedział Klaus Schwab, nie będziemy wtedy szczęśliwi. No ale dobra. Czyli kupowanie samochodów, albo na wczasach to on bierze hotel za 2000 za noc, jak go nie stać, bo jego stać niech sobie bierze nawet za 20, ale go nie stać jeszcze, bo długi spłaca i bierze droższy hotel, żeby bardziej luksusowo, żeby to, a tu w Polsce to oszczędza na parkomatach. Bez sensu, nielogiczne, obrzydliwe, bezsensowne, robisz sobie tym straszną krzywdę. Więc zastanów się, czy masz tę mentalność chłopaka za 5 zł, że ty o 5 zeta to się będziesz wykłócać, walczyć jak lew. Ale jak możesz stracić 10 tysięcy albo 20 tysięcy jedną błędną transakcją, to się w ogóle nie zastanawiasz, bo ty marzyłeś o tym aucie, bo ty marzyłeś o tym telefonie i tak dalej. Także bezsensowna mentalność, która prowadzi do pogorszenia sytuacji finansowej. No i ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz to jest donoszenie. Donoszenie do skarbówki albo na policję. Bycie donosicielem ogólnie rzeczą jest obrzydliwą. Dlaczego jest obrzydliwą? Finansowo rzeczą. Bo na tym tracimy wszyscy. Oczywiście zostawiam jakieś wyjątki. Jeżeli twój sąsiad bije żonę, to, że ty na niego doniesiesz, uważam za niegłupi pomysł. Na przykład miałem ostatnio taką sytuację, że biłem żonę i sąsiad doniósł. Nie, miałem taką sytuację, że w bloku niedaleko mojego awantura jak cholera. Nie powiem w jakim języku, bo będzie, że rasizm i tak dalej. Nie Ukraińcy. Nie. Tacy, wiesz, no dobrze, nie powiem. Tacy tam się kłócili w tym swoim języku. Wycie było, żeby się tylko kłócili, ale tam naprawdę, tam telewizor spadł, tam ktoś krzyczał, tam ktoś drzwiami, ktoś komuś głowę bił. Naprawdę, bo to było widać, bo tam światło się świeciło, więc wiadomo, wszyscy spojrzeli, wyglądali przez okno i tak dalej. No hardkorowa akcja. No i ogólnie luzik, nie moja sprawa, ale w tle dziecko, płaczące dziecko. No więc od razu taka myśl, jak tu jest taka gruba awantura, że są rękoczyny, że krzesłem ktoś dostał w plecy, bo tak było, to już nie ma, bo to zaraz na dziecko coś upadnie, to jest hardkorowa akcja. Natomiast wiesz, co mnie ucieszyło? Że ja nawet nie zdążyłem o tym pomyśleć, bo już sąsiadka zaczęła krzyczeć do nich po angielsku, co tam się dzieje, czemu dziecko płacze, ja wzywam policję i faktycznie przyjechała policja i tak dalej i akcja się uspokoiła. Bardzo dobrze, więc świetnie. I wtedy sobie pomyślałem, kurde, ale ma fajną sąsiadkę. Nawet jeszcze nie zdążyłem pomyśleć, a ona już zadziałała. Brawo, a to trzeba mieć odwagę, bo wiesz, żeby tutaj wyskoczyć tak naprawdę do ludzi z trochę innej narodowości, którzy potem się często dobierają w grupki, różnie, więc trzeba mieć odwagę. Ona tą odwagą się wykazała i to jest fantastyczne, świetne. Więc czasem trzeba, albo jak masz poszlaki, że ktoś jest tam jakimś pedofilem i tak dalej, no to wiadomo, to trzeba. Natomiast w większości przypadków donosicielstwo to jest jakaś chora akcja. Tak? Przykład z niedawna. Znajomy to opowiadał, że na niego doniósł gość, że
Piąta rano, on jechał do pracy, pusta uliczka, boczna uliczka, żadne centrum, zero aut, żywego ducha na ulicy, no to gość se zawrócił na zakazie, no pusta droga jest, to se zawrócił, a sąsiad patrzył z okna i był na tyle przytomny, mimo piątej rano, że postanowił, że zdążył to jeszcze nagrać i wysłał to na policję, rozumiesz to? I teraz co? Gość musiał iść się tłumaczyć. Nie wiem, czy to się skończyło mandatem, czy wyśmianiem całej sytuacji. Chyba nie było mandatu ostatecznie, ale zobacz, kto za to płaci? Ja za to płacę. Przecież ten policjant ma robocze godziny. On tam siedzi, pisze na tej maszynie do pisania albo na jakimś komputerze PC90 z Windowsem 9.5 i tak dalej. Więc siedzą, piszą zdjęcia, filmy, materiał dowodowy. My wszyscy na to płacimy. A w pandemii co było? Ile było telefonów na policję? Bo u sąsiada jest impreza. A co ci obchodzi sąsiad? Niech on się imprezuje. Jeżeli ty się strasznie boisz, no to się bój, to siedź, nie rób imprezy. A on, jak się nie boi i chce się zarazić i umrzeć, to daj mu się zarazić i umrzeć. To jego sprawa. I niech jego goście też się zarażą i umrą. To są ich sprawa. Jak oni by wpadali przez balkon do ciebie i na ciebie kaszleli ci w pysk. Dobra, trzeba coś z tym zrobić. Ale jak że obok impreza, a minister zabronił? Albo widziałem człowieka przy lesie, on wchodził do środka. Co? Ohydne. Ohydne to jest. Wstrętne. Donosicielstwo jest wstrętne i dlatego o tym mówię w kontekście finansowym, ponieważ donosicielstwo kosztuje. Przecież jak ty nie lubisz swojej konkurencji i wyślesz do skarbówki donos, że słyszałem, że w ich pizzerii to jest zawsze brudno. Znam takie akcje. Naprawdę znam. To nie jest science fiction. Znam ich aż zanadto. To nie jest tylko, że ty jesteś idiotą, bo to trzeba być głupkiem skrajnym, żeby robić takie rzeczy. No to trzeba mieć w głowie. To jest nasrane niemożliwie. Więc to nie tylko to jest. Ale to chodzi o to, że ty jesteś złodziejem do tego. Bo ty mi zabierasz pieniądze. Bo ty nasyłasz na kogoś kontrolę na jego pizzerię, a kto za to płaci? No ja w podatkach. Bo tych pieniędzy jutro w budżecie braknie. One brakują oczywiście dlatego, że politycy je tam wykradają i tak dalej, ale też dlatego, że są wydawane na głupoty. Takie jak właśnie to. Donosicielstwo, bo brudno. Chyba, że naprawdę, jasne. Ty wiesz, że tam jest syf, że oni nie sprawdzają, że nie myją rąk, że plują klientowi do pizzy. Dobra, dzwoń Memory 5 i dbaj o tych ludzi, którzy tam jedzą. Ale jak ty tak przemawia przez ciebie taka tylko komuś przykrość zrobić, komuś pokazać, żeby było gorzej, a mi lepiej wtedy niby, to pamiętaj, że nie tylko debil z ciebie, ale też złodziej, bo my za to wszyscy będziemy płacić. Dlaczego ja nie donoszę? No po pierwsze dlatego, że dla mnie to jest moralnie niezrozumiałe, jeśli nie jest to sprawa naprawdę wysokiej rangi, że ktoś cierpi i można tym donosem to wyeliminować. Natomiast nie donoszę również z przyczyn finansowych, tak? Nie szanuję czas tego policjanta, mimo że nie sądzę, żeby tam się dużo pragmatycznych rzeczy działo na tym komisariacie, ale jednak wiem, że to jest człowiek, który chciałby robić coś produktywnego nawet. Pewnie nie wszyscy, no ale jednak dla niego to też musi być mega żenujące, nie? Widziałem nawet miny jednego policjanta podczas pandemii, jak on tam miał tłamsić kogoś za brak maski. I przecież były te filmy, tak? Niektórzy to tam się wczuli w rolę, raz mieli jakąś władzę, mogli pokazać, że są wyżej nad inną istotą ludzką i wykorzystywali to. Ale niektórzy to naprawdę byli czerwoni i zażenowani tym. No, kazali mi, co ja tu teraz mam robić. No, robię z siebie idiotę tak naprawdę. Zrobiłbym coś pożytecznego. Nagle policjant, czyli ktoś, kto ma służyć ludziom, zmienił się w milicjanta, czyli kogoś, kto ma służyć państwu. No i tak bywa. Więc nie róbmy teraz z nich na siłę my jeszcze, obywatele. Nie będziemy ich przerabiać na milicjantów. Idźcie tam. Słyszałem, że tam u sąsiada, wiecie co tam u sąsiada? On podobno bimber kręci w piwnicy i sprzedaje i zarabia. I nie płaci żaden tam ryczałt, żadna spółka z o.o., żaden Nowy Ład. On nie ma firmy. A drugi sąsiad, on zmienił auto ostatnio. A ja wiem, ile on zarabia. Niemożliwe, żeby takie auto miał. Może coś tam się dzieje. Może pranie jakichś pieniędzy. Może pralkę kupił. Szanujmy. Nawet jeśli tak robiłeś, spójrz w lustro i powiedz, dobra, to było głupie. Nie tylko nieeleganckie, niefajne, po prostu świskie. To po prostu finansowo nie fair wobec społeczeństwa. Bo społeczeństwo, czyli my, za to będziemy zawsze płacić, za takie akcje, za te robocze godziny, za te materiały dowodowe i tak dalej, i tak dalej. Więc
takie donoszenie jest po prostu słabe. I to tyle na dzisiaj. 10 bodajże, jak dobrze policzyłem, nawyków, szkodliwych nawyków finansowych, obrzydliwych zachowań finansowych znowu. Mimo, jeszcze dodam na koniec, bo to jest ważne, że mimo, że ja czasem używam trudne, hardkorowego języka, tak, że debil, że idiota, że to tak naprawdę to tylko po to, żeby podbić ten przekaz, żeby było śmieszniej, żeby było bardziej stand-upowo i tak dalej. Tak naprawdę to nikogo nie mam za... no dobra, to bym przesadził. Ale te dzisiejsze zachowania... Mimo, że niektóre z nich mają taki aspekt moralny, czy raczej niemoralny, to zwracałem na to jednak uwagę przede wszystkim po to, żebyś mógł zauważyć u siebie szkodliwe zachowania, szkodliwe wobec siebie, wobec twojej rodziny, wobec społeczeństwa i po prostu je zmienić, bo każdy moment jest dobry na zmianę na lepsze. Przecież ja też jutro coś schrzanię, a dopiero za 3 tygodnie zauważę, że schrzaniłem. Może ktoś mi będzie musieć powiedzieć, wskazać w oczy, że ty nie widzisz, że schrzaniłeś? No tak. I wtedy się nauczę, wtedy się dowiem. Tak to po prostu funkcjonuje. Mamy prawo popełniać błędy i mamy prawo je naprawiać. Stąd też te moje dzisiejsze filozoficzne myśli. Nie tak naprawdę, żeby ktoś wyłączył ten odcinek z poczuciem bycia debilem, tylko z poczuciem człowieka, który może coś zmienić, może robić lepiej, czego sobie i tobie życzę. Zapraszam was na instytutlingwistyki.pl po nasze kursy językowe, na ekspertia.com.pl po mądre książki rozwojowe, w tym książkę o tym, jak sprowadzaliśmy pieska, ratując mu życie, jak się później okazało. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć!